Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się na wspólną wyprawę. Tak, dzisiaj siedząc w domu, jednocześnie możemy wyruszyć na lotce, wszystko za sprawą książki Moniki Witkowskiej, Lotce, lodowa siostra Everestu. Zapraszam tradycyjnie, żeby Państwo nam dali znać, w jakich miejscach na świecie nas oglądacie. To jest oczywiście spotkanie, które będzie zmierzało w tym kierunku, w którym będzie podążała też Państwa energia. W każdym momencie można zadawać swoje pytania, które z przyjemnością będę przekazywać Monice. I już teraz do Moniki się przenosimy. Monika Witkowska, dobry wieczór. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich. Monika, to zacznę od krótkiego przedstawienia Cię. Na pewno powiem, że jesteś kobietą, która nie potrafi usiedzieć w miejscu. Już nawet kiedy się otwiera książka Lotce, Lodowa siostra Everestu, to można przeczytać o Tobie, że kochasz podróże. Dotarłaś do blisko 180 państw na świecie. Oprócz gór, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, kochasz też żeglarstwo, żeglarstwo morskie. I myślę, że to jest świetny moment, żeby przypomnieć, że dwukrotnie opłynęłaś przylądek Horn. No a dzisiaj się koncentrujemy na tej miłości górskiej, więc od razu, drodzy Państwo, mówię, że razem z nami jest zdobywczyni Everestu, Manaslu, Lhotse i jeszcze wielu innych szczytów i myślę, że te informacje dzisiaj podczas tej rozmowy nie raz, nie dwa się będą pojawiać. Ta książka, Monika, to jest w pewnym sensie taki wehikuł czasu, który Ciebie osobiście przynosi do roku 2019 i do spełnionego marzenia. Powiedz, kiedy to marzenie w ogóle wykiełkowało w Twojej głowie? Bardzo mi się podoba, kiedy piszesz, myśląc o Evereście i o Lhotse, że trochę myślisz o tych górach jako o rodzeństwie. Możesz rozwinąć ten wątek? Kiedy wykiełkowało? No ja zazwyczaj inspiracje do tego, na jaką górę kolejną jechać, wynikają albo z jakichś konkretnych przeżyć, czasami z jakichś fajnych momentów spędzonych wspólnie z jakimiś sympatycznymi osobami, albo z takich sytuacji, kiedy jakaś góra po prostu mi się spodoba. Ja rzeczywiście mam takie podejście trochę podróżnicze, ale też takie, no można powiedzieć, estetyczne w stosunku do gór, bo jak mnie jakaś góra urzeknie, no to rzeczywiście do niej chętnie wracam. W przypadku Lhotse pomysł, że ja wrócę w ten rejon, no, narodził się już podczas wyprawy na Everest, czyli w 2013 roku, kiedy schodząc z Everestu po udanym ataku szczytowym, pomyślałam sobie, że mnie się po prostu Everest bardzo podoba. Jechałam na ten Everest trochę taka nieprzekonana, dlatego że media kreują wokół Everestu taką niezbyt fajną otoczkę takiej góry bardzo komercyjnej. Natomiast wcale tak nie jest. Znaczy ja wychodzę z założenia w ogóle, że mnie osobiście ludzie w górach nie przeszkadzają. Ja mam dużo radości i satysfakcji z tego, że poznaję w górach różne osoby, od wielu tych osób mogę się wiele nauczyć, także każdy na swój sposób jest jakoś ciekawy i ja się cieszę, że ci ludzie w górach są. A jeżeli chcę mieć jakąś tam chwilę samotności i pobyć sam na sam z górą, no to po prostu wystarczy, że troszeczkę opóźnię wyjście albo wyjdę wcześniej niż przed innymi i też się mogę tą górą cieszyć. Także nie odbierałam tego, że ten Everest jest taki bardzo komercyjny i chciałam tam po prostu wrócić, a poza tym chciałam zobaczyć, jak chociażby Everest się na przestrzeni lat zmienia. Ponieważ w przypadku Everestu jest tak, że Lhotse i Everest to są sąsiednie góry i w 3/4 droga na te góry jest wspólna, dopiero tam przed ostatnim obozem się rozgałęzia, no to automatycznie wiedząc, że drugi raz na tą samą górę to raczej nie chcę wracać, zresztą nawet też nie miałabym funduszu, żeby tak sobie jeździć ciągle na Everest, no to stwierdziłam, że fajnym pomysłem jest pojechanie na te sąsiednie Lhotse, czyli pobyt w tym samym obozie bazowym i pokonywanie praktycznie większości wspólnej drogi. No a swoją drogą Lhotse, no to też jest taka góra wśród wspinaczy już uważana za taką bardziej ambitną i dość trudną, ambitną i jest to jakieś tam wyzwanie, więc na zasadzie też, że poprzeczkę warto sobie podnosić, no to stąd pomysł z tym Lhotse. Poza tym rzeczywiście, no tutaj ten tytuł nawiązuje do tego, że miałam takie wrażenie, że rzeczywiście to są takie Lhotse i Everest to rodzeństwo i ta Lhotse rzeczywiście jak taka trochę niższa, prawda, tam skromniejsza siostrzyczka tam trochę z boku stała, pomiędzy tymi szczytami, tak jeżeli chodzi o wierzchołki, to tam 4 kilometry różnicy raptem, także no stąd tytuł, ale aczkolwiek jeżeli chodzi o tytuł, to muszę powiedzieć, że to nie był mój tytuł, tutaj nie wiem, czy ogląda
ogląda to nasze spotkanie w Adam Rowicki, to on wymyślił podtytuł Lodowa córka Everestu, także to nie mój pomysł. Siostra. Siostra, przepraszam. Siostra Everestu, słuchaj, to za chwilę córkę będziemy Everestu tutaj namierzać. Powiedziałaś o tym, że to jest ta siostra, która faktycznie jest gdzieś w cieniu. W twojej książce ona naprawdę jest w centrum. Powiedzmy od razu, że Loce to jest czwarta pod względem wysokości góra świata, czyli mamy Everest, mamy K2, mamy Kanchenjunga i Loce, potem Makalu. No ale chyba tak jak wspomniałaś już teraz w kilku zdaniach, to jest góra trudniejsza od Everestu, mimo że niższa. No tak, tak. Jakbyś to określiła w skali trudności. No zdecydowanie trudniejsza, bardziej niebezpieczna, dlatego że jest tam taki no, nieprzyjemny do wspinania kuluar, którym leci sporo kamieni. No i samo wspinanie też jest takie bardziej techniczne, jest trudniejsze. No i mniej, zdecydowanie mniej wspinaczy próbuje swoich sił na Loce. W związku z tym, jeżeli coś się dzieje, no to też trudniej liczyć na jakąkolwiek pomoc. No, ale na szczęście góra okazała się łaskawa. Z tym, że no właśnie, dla mnie to była taka góra, jak wspominam tą wyprawę, pewnie do tego dojdziemy, bo tutaj słuchaczom powiem, nie układałyśmy pytań, znaczy inaczej, Weronika ma przygotowane dla mnie pytania, ale nie wiem jakie. Umówiłyśmy się, że dla mnie to będzie takie spontaniczne spotkanie i nie będę się przygotowywała do konkretnych odpowiedzi, więc nie wiem, jakie pytanie zadasz, ale jeżeli chodzi o atak szczytowy na Loce, no to właśnie ja byłam tam jedną z najmniej doświadczonych osób na Loce. Wszyscy, którzy tam byli, to byli bardzo doświadczeni wspinacze. Dlatego też uważam, że ta wyprawa mnie dużo nauczyła, ale też dała dużo do myślenia i to, że się wszystko potoczyło jak się potoczyło, czyli później jakieś tam tragiczne wydarzenia, no też mi dały do myślenia. Zresztą trzech kolegów z tej wyprawy zginęło w tym roku na K2. Moniko, ja witam też teraz wszystkich, którzy dołączają do nas. Od razu powiem, że Państwo mogą się podzielić tym spotkaniem z Moniką Witkowską pod tymi okienkami, w których nas widać na fanpage'u wydawnictwa Bezdroża. Jest taka opcja udostępnij, wystarczy nacisnąć i ta rozmowa automatycznie też pojawi się na Państwa osi czasu. Monika, przesyłam Ci pozdrowienia, słuchaj, z Katowic, z Krakowa, od Janka, który był z Tobą na przykład na Kilimandżaro. Są Państwo razem z nami w Lidz, są Państwo w Ustce, w Katowicach. Proszę się meldować z różnych miejsc na ziemi. Monika, to ja bym chciała zacząć od Jerzego Kukuczki. Ty piszesz wprost w swojej książce, że to był taki twój górski guru. Trzeba od razu przypomnieć, że Jerzy Kukuczka zginął na południowej ścianie Loce. To był rok 1989. Zresztą powiem ci szczerze, że dopiero teraz, czytając tę książkę jako 40-letnia kobieta, uświadomiłam sobie, że w momencie, kiedy byłam dzieckiem, no bo kiedy on zginął, ja miałam raptem 8 lat, to jednak gdzieś w mojej pamięci tak się taka stopklatka stworzyła, że to był taki mężczyzna, nie wiem, koło 50, a uświadomiłam sobie, że on miał zaledwie 41 lat. Ty piszesz wprost, że to taki twój górski guru, ale też mówisz, że bardzo się identyfikujesz z tym, co on mówił o chodzeniu po górach, a mówił między innymi o tym, że w ciągu miesiąca intensywnego życia w górach przeżywa się tyle, co zwyczajnie w ciągu kilku lat, i mówił, że himalaizm to jest zajęcie dla ludzi zachłannych na życie. Podpisujesz się w 100% pod tym? Jak najbardziej się podpisuję, bo to nawet nie dotyczy tylko mnie, tylko większości osób, które znam, które związane są z tym, chciałabym powiedzieć, sportem, ale to chyba nie do końca pasuje w moim przypadku, bo no, z aktywnością, z tego typu aktywnością, że ludzie, którzy się tym zajmują, to nie są, jak nas niektórzy nazywają, samobójcy. Nikt z nas nie wyrusza w góry z myślą, że stracimy my tam życie. My rzeczywiście kochamy bardzo życie i chcemy je rzeczywiście tak na maksa przeżyć. Być może w jakimś stopniu jesteśmy uzależnieni od adrenaliny i te takie życie czasami na krawędzi sprawia, że no, rzeczywiście to jest trochę taki narkotyk, ale większość, znaczy każdy z nas bardzo sobie to życie ceni. Co prawda ja wychodzę z założenia,
wspomnienia, że podpisuję się również pod tym, co mówił Alek Lwow, który jak najbardziej żyje, ma się dobrze i on powiedział takie mądre słowa, że dobry himalaista to stary himalaista i rzeczywiście jak najbardziej ta opinia mi się podoba i też się pod nią podpisuję. Natomiast to, co powiedział Jurek Kukuczka, no rzeczywiście po prostu każdy z nas ma świat z takich ludzi aktywnych, nie tylko w górach, ale też w żeglarstwie czy w innych dziedzinach. Po prostu chcemy życie wykorzystać, nie chcemy go spędzić tylko przed, no powiedzmy, przed telewizorem, czy siedząc i tak mając wrażenie, że przecieka nam między palcami. W górach, mimo że się mniej rzeczy wydaje się, że na pozór mniej się dzieje, to dzieje się bardzo dużo, ale też jest czas na jakieś takie przemyślenia, na przeżycia, na jakieś rozmyślania takie wewnętrzne, poukładanie sobie w głowie pewnych spraw. No i potem wraca się w dolinę z takim jeszcze większym nakręceniem, z taką zachłannością na życie i to, żeby rzeczywiście to życie fajnie wykorzystywać. Także no, coś na pewno w tych słowach Jurka Kukuczki jest, a dla mnie no to, mimo że nigdy go nie miałam okazji poznać, no to jeszcze był taki przykład, no również jako harcerz, no dla mnie ta przeszłość moja harcerska była bardzo ważna w moim życiu, bo w jakiś sposób mnie tam ukształtowała pod względem charakteru, jakiegoś podejścia do życia i Jurek Kukuczka też się wywodził z kręgów harcerskich, także no przykład też człowieka, który pokazywał, że jak się ma jakieś marzenia, to po prostu warto dążyć do ich spełnienia i naprawdę wiele zależy od nas, jak swoim życiem pokierujemy. To ja jeszcze wrócę do tego momentu w twojej książce, kiedy piszesz na przykład o tym, że Mallory, czyli pierwszy zdobywca Everestu, mówił o tym, że wspinamy się w górach, bo są. Mówisz też o tych, że czasami się zarzuca wspinaczom, że oni uciekają gdzieś w góry. Ty mówisz wprost, że nie lubisz słowa ucieczka, bo bardzo lubisz swoje życie tutaj na nizinach. Więc kiedy pada to pytanie, które pewnie słyszysz setki razy, dlaczego się wspinasz, to masz jakąś taką jednozdaniową przygotowaną odpowiedź, która już zamyka wszystkim usta? Nie mam przygotowanej odpowiedzi, bo po prostu dlaczego mnie tego ryciągnę, to już wspomniałam, że po prostu czasami potrzebuję właśnie tego, żeby mieć jakąś taką dawkę z jednej strony mocniejszych przeżyć, ale z drugiej strony też, żeby pobyć blisko natury, żeby odpocząć od takiego ciągłego biegu. W górach pewne rzeczy stają się nieważne, już nie myśli się o tym, że się nie wysłało kolejnego maila i nie mam w związku z tym już takiego poczucia jakiegoś takiego dyskomfortu, że komuś nie odpowiedziałam, bo po prostu nie wyrabiam się czasowo. Tam stają się ważniejsze inne rzeczy, takie jak jaka jest pogoda, jak sobie zaplanować wyjście, założenie kolejnego obozu i czy nie robi się za bardzo lawiniasto, no po prostu takie rzeczy związane z naturą i to jest takim ludziom jak ja chyba bardzo potrzebne, żeby przejść na te takie tory takiego resetu i życia zgodnie z naturą, a to potem stanowi napęd znowu do życia, prawda, na tych normalnych torach w tym cywilizowanym, zagonionym świecie. Także to, czego ja szukam w górach, no z jednej strony takiego spokoju i tej takiej pozytywnej energii. Natomiast bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, bo niektórzy uważają, że dużo osób po prostu ucieka, że ma jakieś problemy. W moim przypadku tak nie jest. Ja uważam, że mam szczęśliwe życie i nie mam od czego uciekać, natomiast na pewno taki dystans, zdystansowanie się w górach od tego, co jest na co dzień, no na pewno bardzo dużo mi daje. Powiem ci, Monika, że się bardzo uśmiechnęłam, kiedy przeczytałam w twojej książce, że bardzo często wspinacze sami sobie zadają takie pytanie w momentach kryzysowych, po jaką cholerę się tu pchałem? Jak często podczas tej wyprawy na lotce miałaś taki głos w głowie, po co mi to było? Bo to, że ktoś zada takie pytanie z zewnątrz,
dobrze, nie zna się, nie rozumie być może tego magnesu górskiego, ale kiedy sam wspinacz, który przecież realizuje, jakby nie było swoje marzenie, ma w głowie cały czas taki głos, to powiedz szczerze, ile razy coś takiego ci dzwoniło w głowie podczas wyprawy na lotce? Podczas wyprawy na lotce, na każdej wyprawie coś takiego się pojawia. Myślę, że nie tylko w tych najwyższych górach, bo bardzo często się to zdarza też i w tych niższych, trudniejszych momentach i nie tylko w górach, bo na rejsach też mi się to zdarza. No wiadomo, że kiedy wychodzi się poza taką strefę komfortu, czyli kiedy okazuje się, że nagle człowiekowi, no nie wiem, jest zimno, trzeba wstawać w środku nocy, prawda, i gdzieś tam iść, gdzie czasami robi się niebezpiecznie, gdzie zamiast siedzieć właśnie w jakimś ciepłym miejscu i po prostu odpoczywać, leżeć i pachnieć, no to człowiek już tam któryś dzień się nie mył, to wszystko Monika, sprawia, że bywa ciężko, ale potem tym bardziej jest większa Zaraz satysfakcja. Powinno nam się pojawić, wrócić połączenie, ale najpierw potrzebuję sygnału od Państwa. O! Monika, wróciłaś. Na chwilę zniknęłaś, jakaś zawija tak? śnieżna na lotce nas tutaj zatrzymała, ale już możemy kontynuować. Aha, nie wiem, kiedy przerwało. Przepraszam, wyjęłam cały czas. Powiedziałaś o tym, że bardzo często się zdarza coś takiego, nie tylko podczas wypraw górskich, ale też podczas rejsu, że człowiek się zastanawia, że jest zimno, że musi wstawać wcześniej i w tym momencie no jakoś właśnie nas na chwileczkę rozłączyło. No właśnie, no to właśnie, my mówiłam o tym wyjściu poza strefę komfortu, ale właśnie takie momenty są potrzebne do tego, żeby pewne rzeczy później bardziej docenić. Gdybym nie miała takich sytuacji w podróżach, że jest ciężko, to bym nie wiedziała, co znaczy to, żeby mieć, że ma się w tym normalnym życiu cały czas, prawda, nie wiem, wodę ciepłą, że wygodne łóżko i tak dalej. Właśnie po takich wyprawach tym bardziej to doceniam i cieszę się tym, co mam. Myślę, że ten taki mój minimalizm życiowy, że nie mam takiej potrzeby posiadania jakiegoś tam bardzo luksusowego w domu, warunków bytu, no to też wynika z tego, co mi dały podróże. Wiem, że można się cieszyć tym, co no właśnie tym minimalizmem i też jest fajnie, a może właśnie dlatego dzięki temu jest po prostu fajnie. Gdyby wszystko było łatwe i przyjemne, to wszyscy by się tym zajmowali, i nie byłoby, prawda, też jakiejś takiej radości, że człowiek może robić coś trochę, prawda, tam po swojemu. Także no myślę, że właśnie takie momenty, kiedy sobie obiecuję, że to ostatni raz, że następnym razem to pojadę, znaczy tak sobie mówię, a pojadę na pewno na Malediwy w jakiegoś ośrodka all inclusive, oczywiście sama w to nie wierzę, bo następnym razem jak nawet znalazłabym pieniądze na te Malediwy, to i tak bym pojechała nie tam, znaczy na Malediwy może bym pojechała na nurkowania, to jakieś tam marzenie jest, natomiast tak normalnie to bym chyba wolała pojechać gdzieś tam z plecakiem w jakiś ciekawy zakątek świata i po prostu pożyć sobie tak, popodróżować tak po swojemu. Także to, że człowiek sobie mówi, że jak jest ciężko, że to ostatni raz, no to myślę, że normalne, że jest to normalne i że tak każdy ma. Natomiast trochę trudniej sobie poradzić ze strachem, bo jest coś takiego, no jak no to jest typowo ludzka cecha, że każdy z nas się jakoś tam boi. Mówię o tym, bo niedawno dostałam maila od jednego, być może z przyszłych zdobywców Everestu, od chłopaka, który wybiera się w przyszłym roku na Everest, i on zadał mi wprost pytanie, czy to jest normalne, że on się boi. I ja mu odpisałam, że oczywiście to jest jak najbardziej normalne, bo zawsze już kilka razy mówiłam, że to trochę z tym strachem jest tak, że ja to porównuję do tego, co mówił mój instruktor na kursie spadochronowym, który jak mu zadałam pytanie, czy on się nie boi po kilku tysiącach skoków, to powiedział, że tylko ludzie nienormalni się nie boją, a jeżeli ktoś mówi, że się nie boi, rzeczywiście się nie boi, to znaczy, że jest no nienormalny albo kłamie. I tak jest w przypadku wspinaczy. My na początku to jest tak, że kiedy jeszcze się nie znamy, to wszyscy udają takich chojraków i tak dalej, ale góry, jak już jesteśmy któryś dzień czy któryś tydzień razem skazani na siebie, można powiedzieć, w obozie bazowym, kiedy się tam spotykamy i rozmawia się o wszystkim, to gdzieś pękają jakieś tam granice
i naprawdę wtedy widać, że każdy z nas jednak te uczucie strachu ma. Z tym, że ważne jest, żeby to był taki strach motywujący, mobilizujący, żeby on gdzieś tam odkręcał nam jakąś klapkę, przynajmniej ja sobie to tak tłumaczę, że mamy działać rozsądnie i w razie czego wycofać się w odpowiednim momencie, natomiast to nie może być taki strach ograniczający, który sprawia, że mamy totalny paraliż i no i nie wiemy, co dalej robić, także to też jest ważne, żeby nad tym jakoś odpowiednio panować, ale też to sprawia, że kształtujemy swój charakter i później na łatwiej nam jest też w normalnym życiu. Monika, jeżeli można kogoś polubić przez książkę, ja wierzę w to, że można, to ja od razu polubiłam twojego męża. Bardzo lubię wasze wymiany SMS-owe, kiedy masz na przykład gorszy dzień, on mówi z uśmiechem, rzecz jasna, można było jechać na wakacje do Egiptu chociażby. Ale piszesz bardzo ważną rzecz, ja się na chwilę zatrzymam przy tym lęku, bo mówimy o lęku wspinaczy. Ale w tej książce też jest bardzo poruszający i ważny wątek, który zaczynasz humorystycznie, ale tak naprawdę to jest głęboka refleksja, bo piszesz wprost, że bardzo współczujesz swojemu mężowi, że ma taką żonę jak ty, a za tym idzie to, że on się musi mierzyć też na co dzień z twoją nieobecnością, ale też z lękiem o to, jak sobie poradzisz podczas kolejnej wyprawy, z lękiem, czy wrócisz, nazwijmy rzecz wprost. Czy wy między sobą rozmawiacie przed wyprawą? Jak on sobie radzi z tymi emocjami, kiedy no, musi gdzieś czuć, że w pewnym momencie kompletnie traci kontrolę nad tym, tylko musi zaufać twojej pasji, bardzo cię wspiera, bardzo ci kibicuje. Jak on sobie radzi z tymi emocjami, zostając tutaj i czekając na ciebie? No to jest dobre pytanie, trudne. Znaczy muszę powiedzieć, że sprawy bezpieczeństwa i tego, co się może wydarzyć, są trochę takim tematem tabu w naszych rozmowach. Teraz im bliżej jestem przed wyprawą na K2, to bardziej to, no to widać, że jak tylko prawda, gdzieś się tam nawet w telewizji pojawia jakiś wątek, jakieś filmy Everest, K2 i tam prawda, są jakieś tragedie, to udajemy, że niby tego nie widzimy, nie obchodzi nas to, ale to dobrze wiemy, że to gdzieś tam w podświadomości jest. I bardzo trudne są momenty pożegnań na wyprawy, kiedy przychodzi ten moment, że ja wylatuję i bardzo, znaczy żadne z nas tego nie lubi, to są bardzo szybkie pożegnania, nie rozpiwiamy się, tylko po prostu Paweł mnie zawozi na lotnisko, cześć, cześć, wraca i do zobaczenia, z tym naciskiem do zobaczenia, ale to nie tylko ja tak mam, bo wiem, że moi koledzy, którzy jeżdżą na inne wyprawy też, zresztą rozmawiałam niedawno z Waldkiem Kowalewskim, który teraz jest na Annapurnie i Waldi ma też podobne emocje i dobrze wiemy, że to jest tak, że jak się jedzie, już się wyjedzie na wyprawę, to potem gdzieś ten taki lęk się ulatnia, człowiek się skupia na tym, co jest tu i teraz. Natomiast rozmawiałam z Pawłem na ten temat, czy z moim mężem, że powoli zacznę przestawiać się z gór wysokich, znaczy bardzo mi zależy na powrocie do żeglarstwa, a Paweł powiedział, no ale to żeglarstwo, które ty uprawiasz, wcale nie jest bezpieczniejsze. No i tutaj ma rację. To nie są Mazury, prawda? To nie jest tak, po Mazurach. Natomiast też powiedział, że łatwiej mu podejść do tych moich wypraw po tym, co było na Broad Peaku. Ja na wyprawie na Broad Peak w 2017 roku, tak, tam była sytuacja taka, że myśmy się wycofali z ataku szczytowego my, czyli ja i taka, ponieważ tam byłam w ekipie austriackiej, było praktycznie wszyscy, którzy byli na ataku szczytowym, wszyscy zrezygnowaliśmy. Z tego powodu, że zaczęło się robić zrobiło się bardzo lawiniasto i widzieliśmy, że no, ryzyko jest zbyt duże, i właściwie to była jedyna rozsądna decyzja. I Paweł, jak wróciłam do domu, to powiedział, że po tym, że zobaczył, że ja jednak potrafię odpuścić górę i powiedzieć, że jednak nic niekoniecznie za wszelką cenę, no to powiedział, że teraz jest mu z tym trochę lepiej. Oczywiście ma świadomość tego, że pewne rzeczy są kompletnie nieprzewidywalne, takie jak właśnie spadające kamienie, lawiny, no na szczeliny też można być najlepszym wspinaczem świata i trafić niestety. Także
No, liczy trochę w ten i łuk szczęścia, i w zdrowy rozsądek. No, ale właśnie, to są bardzo trudne momenty. Kiedyś pamiętam, jak Robert Szymczak, który jest dla mnie też takim guru, jeżeli chodzi o medycynę wysokogórską. Robert jest lekarzem, który ma mają dokumentację taką zdrowotną, i ja go wymieniam we wszystkich dokumentach jako osobę, z którą w razie czego się trzeba kontaktować w sprawach zdrowotnych. No i Robert mi przysłał taką ankietę, co zrobić ze zwłokami, gdyby coś. No i ja tam z tą ankietą pytam się swojego męża, mówię: Paweł, co tu wypełnić? Paweł mówi: w ogóle nie rozmawiaj ze mną na ten temat i tak dalej. No ale w końcu potem tak na trzeźwo przemyśleliśmy, no bo rzeczywiście, no prawda jest taka, że każdego z nas coś spotka, no ryzykiem jest samo życie, niekoniecznie tylko góry. Ja należę do osób, które uważają, że jak ma się coś wydarzyć, to się wydarzy gdziekolwiek bym nie była, w związku z tym uważam, że takie rzeczy jak na przykład koperta, o, nawet pokażę, bo ona leży cały czas na oknie, gdyby coś, ale nic nie będzie, ta koperta u mnie zawsze na oknie leży, no bo nawet w codziennym życiu może się coś tam zdarzyć, a prawda, przekazanie czy jakichś pinów do kart, czy jakichś tam ważnych rzeczy, no to myślę, że potem wiele spraw ułatwia. Także zamierzam długo pożyć, jeszcze liczę, że jeszcze wiele szczęśliwych lat przede mną, no ale. Prawda, wiadomo, że takie jest życie. No, człowiek się urodził i kiedyś człowiek z tego świata odejdzie, także nigdy nie będzie na to dobry moment. Monika, wszyscy, którzy nas uważnie słuchają, zatrzymali się na pewno przy tym zdaniu, kiedy mówisz o przygotowaniach do wyprawy na K2. O tych przygotowaniach i o tym pomyśle, który się rodzi w twojej głowie, piszesz w książce Lot Salodowa, siostra Everestu. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od, modne dzisiaj słowo, fake news. Czyli są dwa portale, spinanie i wspinanie, i nagle idzie w świat informacja. Ja pamiętam, że kiedy ta informacja poszła w świat, to też miałam spotkanie z Kingą Baranowską i też mi mówiła, że była zdumiona, jakie zamieszanie ta informacja, która poszła w świat, wywołała. Powiedz, o jaki fake news chodzi? Jakiego fake newsa? No więc ja też się dałam na to nabrać, bo tak zaczęłam dostawać mnóstwo, znaczy byłam pod Lhotse, w bazie pod Everestem i pod Lhotse, no i tam akurat jest dostęp do internetu, nie jakiś taki stały, tylko płaci się za niego ciężkie pieniądze, no ale w pewnym momencie zaczęły mi przychodzić na Messengera, czy tam na właśnie na WhatsAppa jakieś różne informacje od znajomych, no mogłaś się pochwalić, nic nie mówiła, taka skromniejsza i tak dalej. Ja nie wiedziałam na początku, o co w ogóle chodzi. Dopiero później mój mąż mi powiedział: słuchaj, zostało podane, że jedziesz na K2. No i ja tam zaczęłam szperać w internecie, co się okazało. Rzeczywiście portal, który się nazywa Spinanie, nie Wspinanie przez W, tylko Spinanie, i on jest taki trochę sarkastyczny, tak prowadzi to tak. Człowiek ze środowiska górskiego, nie będę ujawniała kto, ale w każdym razie ktoś, kto doskonale zna środowisko, zna ludzi i po prostu z humorem umie pewne rzeczy skomentować. No w każdym razie na tym Spinaniu jest mnóstwo fajnych tekstów, między innymi o kotach, które wyciągają ludzi z lawin i tak dalej. No ale tu się pojawiło, że jest wyprawa, że będzie wyprawa kobieca na K2. To było w odpowiedzi na to, jak było podane do publicznej wiadomości, że nie będzie męskiej wyprawy, znaczy wyprawy kolegów na K2. W kolejnym roku, no i tam właśnie Spinanie podało, że w takim razie będzie kobieca. I ktoś, kto by się dokładnie wczytał w treść tego posta, to by wiedział, że jest to takie prześmiewcze, ale zazwyczaj to tam każdy przeleciał tylko tytuł plus jakieś tam pierwsze linijki, już tam nie wgłębiał się. No i właśnie wyszło na to, że jestem w składzie tej wyprawy, stąd właśnie zrobiło się zamieszanie. Mało tego, news z taką informacją puściło polskie radio. No i to już się zaczęło gdzieś tam nieść. No i później jak wróciłam do Polski, no to ileś osób mi tam znowu gratulowało i mówiło, no to jak z tym K2, jak z tym K2. Ja jeszcze wtedy nie myślałam o K2, ale później sobie pomyślałam,
że właściwie, no to dlaczego by nie, no, jakoś tam w moich planach było. To też nie było tak, że ja sobie tak z dnia na dzień wymyśliłam, że hura, jadę na K2, tylko ja to konsultowałam z osobami, które mnie znały z lotce, które widziały, jak się na tym lotce wspinałam, ale też znały K2 i no, pytałam, czy to nie jest, czy zbyt wysoko nie podnoszę sobie poprzeczki, jak to oceniają. No i po tym, jak dostałam jakieś tam pozytywne opinie, no to stwierdziłam, że rzeczywiście, no może, no jak nie teraz, to nigdy, no niestety już do najmłodszych nie należę, więc gdybym miała lat 20-30, to jeszcze pewnie bym poczekała, no ale teraz, skoro już nie mogę czekać, no to myślę, że warto spróbować. Tylko tak jak powiedziałam, ja nie mam takiego podejścia typowo sportowego, nie będę się tam, ani się z nikim tam nie zamierzam ścigać, po prostu chcę, żeby to była taka, tłumaczę sobie, że nie muszę nikomu niczego udowadniać, jadę tam nie dla wpisywania się w historię himalaizmu, tylko dlatego, że no po prostu chcę spełnić jakieś marzenie, ale przy okazji też chcę zobaczyć, na pewno będzie kolejna książka, dlatego że jestem zwolenniczką pisania o tym, co się samemu przeżywa, czyli na przykład uważałam, że trudno pisać komuś, znaczy pisać o Ewereście komuś, kto nie zna tej góry, znają tylko z opowiadań, i tak samo jest w przypadku K2. Jeżeli już będę w tej bazie, na pewno będzie dużo jakichś komentarzy odnośnie zimowej wyprawy na K2, czy na przykład będą wspinacze, którzy byli zimą, będzie między innymi Nims, który jest moim kolegą i właśnie też mi pisał, że się tam wybiera, będzie syn Alego Satpary, więc będą z nimi na co dzień. Nawet jeżeli się zdarzy, znaczy zakładam, że chciałabym wyjść na szczyt i zakładam taki pozytywny finał, ale gdyby się nawet okazało, że z jakichś powodów się nie uda, czy pogodowych, czy innych, to i tak myślę, że będzie to materiał na ciekawą książkę, przez to, że w tą górę mimo wszystko będę miała szansę tak poznać rzeczywiście, można powiedzieć, od środka. Monika, to kiedy ta data na K2? No, wyjazd jest w połowie czerwca, także bilety będą niebawem kupione, no ale ogólnie właśnie tam 14 czerwca muszę się zameldować w Islamabadzie, przepraszam, 15 w Islamabadzie. Państwo już trzymają kciuki i pozdrawiają z różnych miejsc w Polsce. Dołączył do nas m.in. Wrocław w postaci pani Marzanny. Jest pani Wanda razem z nami, pozdrawiamy. Jest Kołobrzeg, mamy Góry Kaczawskie, Świeżawa, mamy Turcję. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Hej, no pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. To Monika, nas dzielą kilometry, ale emocjonalnie na pewno będziemy bardzo blisko. To czas najwyższy, żeby też się podzielić zdjęciami. Państwo nie widzą Oli, ale Ola tutaj jest w Centrum Dowodzenia Wszechświatem. I Ola, ja poproszę, żebyśmy pokazali lotce, czyli tę miłość Moniki, bo tak jak Monika powiedziała, no jest coś takiego, że czasami wręcz góra wzywa. Piękna góra, piękna lotce, więc zaraz pokażemy, jak ta lotce wygląda, ale chciałabym też pokazać, powiem ci Monika, że na mnie zrobiły ogromne wrażenie też te zdjęcia, kiedy widać, jaka to jest ściana lodu, kiedy się na nią wchodzi. Tutaj sobie patrzymy, Monika, może będziesz najlepiej opowiadać, bo tutaj widzimy nie tylko lotce, ale właśnie to, że ona ma bardzo ciekawe sąsiedztwo. Tak, znaczy w ogóle zdjęcie zrobione jest z takiej, z obozu, tak zwanej bazy wysuniętej na Pumori, to jest taka góra, przepraszam, góra naprzeciwko i widok mamy rzeczywiście na lotce, na dole mamy lodowiec Kumbu i w lewym dolnym rogu nie widzimy, ale tam jest baza pod Everestem i pod lotce, bo mówi się powszechnie baza pod Everestem, ale ta baza obsługuje wszystkie okoliczne góry, między innymi też i lotce. No i później tutaj, tak jak widzimy, tam jest taka jak gdyby rzeka lodu i śniegu, to jest słynny Icefall, bardzo taki niebezpieczny do przejścia ze względu na liczne tak zwane seraki, to są takie olbrzymie bloki lodowo-śnieżne, które od czasu do czasu się walą, no i wtedy biada temu, kto jest tam w okolicy, natomiast no właśnie ta góra, która się tam wznosi na horyzoncie, to lotce mój cel.
Po lewej stronie jest Everest, ale widać tylko kawałeczek, właśnie jedną taką wystającą grań, a po prawej stronie mamy Nubce. To jest siedmiotysięcznik, na którym, kto kojarzy nazwisko, Uli Steck, taki słynny Szwajcar, który należał do najszybszych wspinaczy świata, no tam, zresztą opisywałam go w książce o Everestie, no to niestety Uli zginął na tej górze z prawej. No a Lhotse, przepiękna góra, 8516 metrów, także jak mówiłyśmy, czwarta góra świata, już należąca do tych takich najwyższych rzeczywiście ośmiotysięczników. No i teraz muszę powiedzieć, że właśnie moja taka ukochana góra. Monika, to zanim wyruszyłaś na wyprawę, musiałaś bardzo mocno się do tej wyprawy kondycyjnie przygotować, więc chciałabym, żebyś się podzieliła taką codziennością wspinacza, który ma w planie taką wyprawę jak Lhotse i wie, że to nie jest plan, gdzie nagle sobie wymyślasz i realizujesz ten plan, nie wiem, w ciągu miesiąca, bo po pierwsze najpierw trzeba zebrać pieniądze, przygotować to wszystko pod względem technicznym, ale też trzeba przygotować swoje ciało. Ty generalnie jesteś w świetnej kondycji, bo to nie jest nowa rzecz dla ciebie, góry, żeglarstwo, w ogóle bycie w ruchu, ale mimo wszystko, gdybyś mogła to porównać o tej swojej codzienności, kiedy generalnie masz ruch jakby we krwi, to przygotowanie przed taką wyprawą, czego od ciebie wymagało? Oj, to są bardzo długie przygotowania. No, tak jak wspomniałaś, szukanie pieniędzy, z tym jest zawsze najgorzej. Teraz 3 miesiące przed K2 nie mamy, ciągle szukam sponsorów, co nie jest łatwe w czasie pandemii. Natomiast jeśli chodzi o sprawy kondycyjne, to jest tak, że no, nie da się wypracować kondycji tak z tygodnia na tydzień. I to też chodzi o troszeczkę inną kondycję niż wielu osobom się wydaje, bo na przykład samo bieganie, można by powiedzieć, że a taki ultramaratończyk, no to on na pewno tam bez problemów biegnie na taki ośmiotysięcznik, a to nie tak, bo troszeczkę inny ruch, chociażby mięśnie, inaczej pracują mięśnie i tutaj w przypadku takie kluczowe przygotowanie do wypraw wysokogórskich to jest albo chodzenie po górach jako takich, no ale ponieważ jednak mam z Warszawy daleko w góry, więc takim substytutem są schody. I rzeczywiście to jest tak, że no można chodzić albo po normalnych schodach, prawda, i tam z plecakiem, z obciążeniem, albo po takich schodach ruchomych, jakie mają niektóre siłownie, gdzie tam można sobie regulować, jak szybko się te schody przesuwają. No i rzeczywiście z takim kilkunastokilogramowym plecakiem po takich schodach, no tak pochodzić sobie przez godzinę, półtorej, to rzeczywiście dobrze robi. A dokładnie tak to wygląda. Akurat nie wszystkie kluby to mają, ale tutaj akurat klub, który się mną zajmuje, Zdrowit, to na szczęście to posiada. I to jest coś takiego, co jest bardzo dobrym pomysłem na treningi. Inne pomysły to na przykład spinning. Chodzi oczywiście o takie rowery. Ja chodziłam na takie zajęcia z trenerami, gdzie tacy trenerzy, można powiedzieć sadyści, którzy rzeczywiście tam zmuszali nas do wylewania, znaczy wszystkich uczestniczących w zajęciach, no wylewaliśmy tam tony, hektolitry potu. No i dodatkowo robię sobie takie treningi, teraz szczerze mówiąc tylko w wersji online, ale ćwiczę, puszczam sobie takie treningi nagrane z trenerami, gdzie tak zwane interwały albo tabaty, czyli takie bardzo intensywne, ćwiczące również mięśnie brzucha, grzbietu, ramion, prawda, no to też rzeczywiście dużo daje. Ale do tego jeszcze dochodzą przygotowania, no teraz już jestem mądrzejsza niż na Everestie, dochodzą przygotowania takie, no można powiedzieć, dietetyczne. Tutaj nie będzie to, myślę, jakaś tam kryptoreklama, bo każdy, kto w Polsce chodzi po górach, to pewnie zna Martę Naczy, która jest taką fantastyczną, nawiedzoną dietetyczką górską, która sama chodzi po górach i ona nas tam ustawia pod kątem właśnie tego, co jeść, a czego nie jeść. To jest bardzo ważne, bo na przykład zwłaszcza w przypadku kobiet. Kobiety mają problemy z żelazem, panowie też, ale kobiety z
większe problemy. Tak. Żelazo ma przełożenie na, no jest pomocne przy aklimatyzacji, więc dobrze sobie zbudować magazyny takiego żelaza. Więc na przykład mnie Marta wysyła zawsze przed każdą wyprawą, ale to nie przed samą wyprawą, tylko wiele miesięcy przed wyprawą. Wysyła mnie na badania krwi, gdzie tam robię żelazo, witamina D3, tam inne jakieś tam, prawda, polecone badania. No i potem odpowiednio dostosowujemy do tego dietę. Na przykład teraz jestem właśnie po tatarze, bo to też wpływa na dietę, ale sam tatar to jeszcze nic, bo tatar, żeby się lepiej żelazo przyswajało, to jeszcze to trzeba łączyć z kiszonkami, więc cała taka procedura i rzeczywiście duża część mojej diety jest na zasadzie takiej, no ja miałabym ochotę na coś innego zjeść, ale coś innego sobie tam zrobić, ale w tyle głowy mam, no ale zaraz, no jak lepiej zjeść może to, czego nie lubię, ale da mi tam, prawda, no zawsze trochę tego żelaza więcej, czy tam jakichś innych składników. Także nad tym trzeba rzeczywiście jakoś tam zapanować, sobie być może pewne rzeczy suplementować. Oczywiście to nie zastąpi nam, nie da nam gwarancji, że wyjdziemy na szczyt, no ale zawsze będzie tam jakoś trochę łatwiej. Już na samej wyprawie też teraz jestem mądrzejsza, bo jak byłam na Everestie, nawet w książce pisałam o tym, że ja tam podczas samej aklimatyzacji straciłam 10 kg, a mój kolega Anglik 20 kg. I tam niektórzy mówią, o co super, fajna sprawa, prawda, na odchudzanie. Natomiast rzeczywiście w górach ta waga błyskawicznie leci, tylko że no, ona nie leci tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo to w pierwszej chwili kolejności tracimy mięśnie, a nie tłuszcz. W związku z czym też warto sobie wcześniej trochę poczytać, dowiedzieć się, jak to funkcjonuje i wcale nie cieszyć się ze spadku wagi, tylko raczej temu zapobiegać, żeby odpowiednio tam przyswajać, czy tam białko, czy jakieś inne mikroelementy też brać, no i odpowiednio właśnie sobie to regulować. Także w tej chwili no, wyjazdy na wyprawy wysokogórskie to też polegają na tym, że w składzie mojego jedzenia, znaczy w tym, co zabieram z Polski w ramach jedzenia, no to też jest dużo jakiś tam odżywek, jakieś koktajle sproszkowane, jarmuże, pietruszki i tak dalej. No ale rzeczywiście widzę pozytywne efekty tego. Co jeszcze jest ciekawe przy okazji żywienia, to, że na wysokości zmienia nam się smak, że niekoniecznie to, co nam smakowało na dole, będzie smakowało nam u góry i odwrotnie, a w ogóle od pewnej wysokości to już będziemy mieli problem, żeby cokolwiek trawić. Ja akurat należę do osób, które mają do samego końca dobry apetyt i wtedy, kiedy już inni nie mogą jeść, no to ja jeszcze sobie tam pewne rzeczy, prawda, przed atakiem szczytowym jem. No, ale oczywiście każdy organizm się zachowuje inaczej, także to każdy też się musi jakoś tam wcześniej sprawdzić. Monika, to porozmawiajmy jeszcze o tym, że bardzo lubię w tobie to, że oprócz tego, że realizujesz swoje marzenia, to przy okazji swoich marzeń pomagasz realizować marzenia innych. Kuba był bardzo ważną osobą, której udało się pomóc przy okazji wyprawy na lotce i tutaj zadziałała masa dobrej energii, którą uruchomiłaś, tak jakbyś puściła po prostu kulę dobrej energii w ruch i ona potem krążyła, podawana dalej z rąk do rąk. Znaczy, tak chciałabym, żeby te wyprawy służyły nie tylko mnie i mam taką świadomość, że no jestem szczęściarą w życiu, że mam okazję, mam możliwości realizowania swoich marzeń, to znaczy w sensie możliwości oczywiście też jest, to nie jest tak, że wszystko jest mi tam dane, muszę nad wieloma rzeczami popracować, ale z drugiej strony no mam przynajmniej zdrowie, które pozwala mi na to, żeby gdzieś tam wyjechać i, prawda, no nie wiem, czy na góry wchodzić, czy żeglować. Natomiast no nie wszyscy mają takie możliwości i ponieważ no, jestem związana tam w różny sposób z różnymi fundacjami i z różnymi takimi projektami charytatywnymi, no to rzeczywiście tutaj stąd pomysł, żeby z tych moich wypraw jeszcze ktoś inny skorzystał. W przypadku lotu
końcu był to Kuba, fantastyczny chłopiec, który jest chłopcem, no niestety już praktycznie niewidomym. Kuba ma dosłownie resztki wzroku, ma walczy z nowotworem, zresztą jego siostra, bo to w tej rodzinie jest trójka dzieci, jego siostra również miała nowotwór i straciła w wyniku tego nowotworu oko. Natomiast ja Kubę poznałam na koloniach, które organizowała Fundacja Nasze Dzieci z Onkologii z Centrum Zdrowia Dziecka i Kuba mi zaimponował tym, że on o nic nie prosił, on się nie użalał nad sobą, był takim pogodnym dzieciakiem, który nawet, ja nawet nie wiedziałam na początku, że on jest niewidomy. No i tak poznaliśmy się na jednych koloniach, później na kolejnych mieliśmy jeszcze taki bliższy kontakt i w ten sposób się zaprzyjaźniłam z rodziną Kuby, bo tutaj ważna rzecz, te dzieci, którym ja staram się pomóc, to są dzieci, które ja znam. Wcześniej w przypadku Manaslu na przykład była to Madzia i z Madzią też jestem w stałym kontakcie z jej rodzicami. No w każdym razie w przypadku Kuby kupiliśmy mu dzięki pomocy wielu osób, wiele osób się w to włączyło, w ludzi, którzy mi tam jakoś tam kibicują w wyprawach. No i kupiliśmy Kubie właśnie tą lupę, którą on ma przed sobą. To jest bardzo drogi sprzęt, który pozwala Kubie na to, żeby jeszcze zobaczyć na zdjęciach, jak wyglądają jego bliscy, koledzy, czy tam jakieś różne przedmioty, które ma poskanowane. No i jeszcze Kuba otrzymał też z tych pieniędzy, jeszcze udało się kupić taki rowerek stacjonarny, ponieważ Kuba też ma problemy z biodrem, wymaga rehabilitacji, więc ten rowerek mu tam dobrze służył. Jeszcze nie zdecydowałam, kto będzie dzieckiem, któremu pomożemy przy wyprawie na K2, no ale tam rzeczywiście w tej chwili decyzje w najbliższych dniach zapadną. W każdym razie będzie kolejna akcja, więc jeżeli ktoś będzie śledził wyprawę na K2, no to bardzo bym prosiła o to, żeby pomóc te K2 zdobyć jeszcze, prawda, komuś, kto normalnie, no niestety nie ma często okazji wyjść nawet poza dom. Bardzo gorąco pozdrawiamy Kubę i pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas dołączyli. Masz kolejne pozdrowienia, Moniko, z Gdańska, z Olsztyna, z Lublina, znowu Gdańsk się tutaj melduje, Bydgoszcz, mamy Zieloną Górę, mamy Chrubieszowo, mamy Białą Podlaską, Suchą Beskidzką. Pani pisze, Justyna, że ją Babia Góra wzywa i też już układa plan, też trzymamy kciuki za panią, pani Justyno. To teraz bym chciała, żeby się pojawił, słuchaj, wątek czworonogów. Ja jestem bardzo wyczulona na psie historię. Piszesz między innymi o Amku, który ci towarzyszył, ale też piszesz o czworonożnym himalaiście. Czy mogłybyśmy te wątki czworonożne rozwinąć, żeby zamerdać ogonem tak mentalnie? Tak, jest taka historia, ponieważ ja w tych swoich książkach staram się pisać nie tylko o takim typowym wspinaniu, takim, no, dochodzę do wniosku, że to, że tam zakłada się jeden obóz, drugi, trzeci, no to dla mnie jest ciekawe, ale niekoniecznie dla czytelników, więc staram się tam, prawda, nie skupić wyłącznie na tych sprawach, kwestiach wspinaczkowych, stąd też tam różne ciekawostki. I tutaj jeszcze dodam, zanim przejdę do historii tego psa Baru, to jeszcze dodam, dlaczego piszę te ciekawostki. Ja zawsze mówię, że ja egoistycznie piszę te książki tak naprawdę przede wszystkim dla siebie, dlatego że wracam z wypraw i mam taki niedosyt różnych informacji, różnych, gdzieś tam mi coś się zakoduje w głowie, ale sama dla siebie chciałabym troszeczkę poszerzyć swoje horyzonty i dowiedzieć się czegoś bliżej. I dzięki temu, że piszę książkę, no to mam motywację do tego, żeby gdzieś tam po różnych źródłach poszperać. I tak też było w przypadku właśnie historii z tym psem Baru. Baru to skrót od Barunce. To jest jeden z 7000 w Nepalu. No i Baru, pies Baru, no tutaj nie będę wchodziła w takie dokładne, takie typowe szczegóły, ale w każdym razie historia była taka, że do grupy wspinaczy przypomniał się taki lokalny kundele, którego oni nawet odganiali, bo nie chcieli mieć z tym psem problemu, nie w sensie nawet, że dla nich problem, ale żeby to dla psa nie był problem taki, że go gdzieś tam w górach, no nie będzie w stanie iść wyżej i będzie problem, co z nim zrobić, bo nie będzie mógł sam wrócić, a wspinacze będą mieli wyrzuty sumienia. No i liderem tej grupy był Amerykanin. W każdym razie ten pies z nimi powędrował na jedną górę, później
poszedł na drugą górę, no i okazało się, że tak się do nich przywiązał, że z tym liderem, z tym Amerykaninem spał w namiocie, no i rzeczywiście zdobył ten siedmiotysięcznik, także można uznać, że jest to pierwszy pies na siedmiotysięczniku, chociaż psy w różnych regionach świata wchodzą na duże wysokości. Kiedyś na Aconcagulę na wysokości 6200 spotkałam psa, który doszedł z nami prawie do szczytu, ale jeżeli chodzi o Baru, to nie jest Baru, tylko to jest taki, który mi tam towarzyszył na takim krótkim trekkingu. Natomiast jeżeli chodzi o Baru, to ja za tydzień lecę do Nepalu tam z grupą trekkerów i idziemy do bazy pod Everestem, później tam zdobywamy taki sześciotysięcznik, a później mamy kilka dni w Katmandu. I ponieważ właśnie, bo jak się zakończyła historia z Baru, po powrocie z gór, no był problem, co z tym psiakiem zrobić. No i ten amerykański lider nawet by go wziął do siebie, ale on już w domu ma czworonogi i bał się, że ten pies, no tam będzie konflikt trochę interesów. No stanęło na tym, że ten pies wylądował u jednego z szerpów, który był na tej wyprawie. Ten szerpa mieszka w Katmandu i teraz jak będę w Katmandu, to niewykluczone, że pójdę Baru odwiedzić. A poza tym też mam taki plan, żeby nawiązać kontakt, zobaczyć, jak funkcjonuje tamtejsza nepalska taka fundacja, która pomaga bezpańskim psom, dlatego że w Katmandu jest mnóstwo bezpańskich psiaków, które szwędają się tam po ulicach i jest ogólnie z nimi problem. No i właśnie no, w tej chwili już tam właśnie jest fundacja, która im pomaga, no i właśnie jeżeli starczy czasu, no to przez to, że ja właśnie jestem taka psiara kociara również teraz, no to niewykluczone, że wykorzystam czas, żeby do tej fundacji zajrzeć. Ten piesek, który się pojawił na chwilę przed chwilą na zdjęciu, to był Amek. Jak się z Amkiem poznałaś? On wygląda na bardzo sympatycznego, chciałabym powiedzieć, psiego jegomościa, o tak. No zżarł mi prawie wszystkie kabanosy, prawda, i pomagał z paszczetem i ze wszystkim, co tam miałam. No, takie bezpańskie psiaki tam właśnie często do turystów przychodzą, no bo wiedzą, że jest to szansa na dożywienie się. Także stąd właśnie taki ten mój czworonożny towarzysz. No tutaj akurat z tymi takimi psiakami, które wędrują między wioskami, to tyle jest sprawa ułatwiona, że nie ma się skrupułów, że gdzieś się te psy przywiązuje do siebie, a później właśnie trzeba je zostawić, bo one doskonale sobie tam, prawda, tam z jednego turysty przeskakują na inne, także później na innych, także później jak ja już musiałam wrócić do obozu bazowego, bo kończył mi się tak zwany czas na rest, czyli taki odpoczynek, regenerację, no to właśnie psina sobie już tam znalazła na pewno inny obiekt miłości. No ale to są zawsze bardzo, bardzo fajne, sympatyczne spotkania. Monika, pozdrowienia od pana Maćka, który mówi, że słuchając ciebie ma ochotę iść od razu w góry. Trzyma kciuki za K2 i pozdrawia Krakus w Warszawie. Pozdrawiamy, Maćku. A, dziękujemy wzajemnie. To ja, Monika, jeszcze muszę cię zapytać o taką parę, której historia absolutnie mnie zachwyciła, zatrzymała. Myślę o 40-latkach i o zjeździe na nartach z Lhotse. Hillary Nelson i pan Jimmy Morrison, swoją drogą. Opowiedz trochę o nich, bo to są ludzie, którzy, no powiem tak, że przeszli w życiu bardzo dużo i mają traumatyczny bagaż na plecach, a jednocześnie zdecydowali się jakoś odciąć od tego życia, od traumy, która ich spotkała, i zrobić coś, o czym marzyli. Możemy trochę więcej o tej historii powiedzieć, bo niezwykła para. Tak, znaczy ja ich osobiście nie miałam okazji poznać, tylko tyle, że o nich słyszałam, no po prostu ich historię znam z mediów, z jakichś wywiadów udzielonych pismom zagranicznym. Chodzi o parę amerykańską, która zjechała z Lhotse na nartach. Tak. Co dla mnie jest niebywałym wyczynem, bo ja jeżdżę na nartach, ale oczywiście nie tak ekstremalnie, natomiast ten kuluar, którym się wspinamy na Lhotse i którym oni zjechali, jest naprawdę bardzo wąski. Oczywiście można założyć, że w tym kuluarze no to przez jakieś tam trudniejsze momenty po prostu schodzili.
Niemniej jest to naprawdę w ogromny wyczyn. Natomiast w książce opisałam też i historie takie ludzkie, bo niezależnie od tego wyczynu sportowo-ekstremalnego, to ciekawe były życiorysy tych ludzi. Teraz no nie chcę czegoś tam przekręcić, ale ten chłopak chyba stracił żonę i dziecko. Słuchaj, ja mogę w nawet ten twój lotniczym. Fragment przeczytać, No bo mam przed tobą. Dokładnie, to jest historia, mówisz, ona pisałaś o tym, że się zajmowała skialpinizmem i wciąż pozostaje jedyną na świecie kobietą, która zjechała na nartach z więcej niż jednego ośmiotysięcznika, bo zjechała nie tylko z Lhotse, ale też z Makalu i Czooju. I potem mówisz o nim jako miłośniku wspinania i zawodowym skialpiniście, oboje po przejściach w życiu prywatnym z bagażem kryzysów i depresją. Jim stracił żonę, która pilotowała samoloty i zginęła w wypadku lotniczym razem z dwójką ich dzieci. Natomiast ona długo nie mogła dojść do siebie po śmiertelnym wypadku snowboardzistki, którą jako przewodniczka miała pod opieką. Zaczęła brać psychotropy, nadużywała alkoholu, nie dawała sobie rady sama ze sobą. Ostatecznie jej małżeństwo też się rozpadło i została sama z dwójką dzieci. Pokazujesz, że nawet po tak ciężkich doświadczeniach, i to jest najbardziej imponujące, nawet bardziej niż ten zjazd z Lhotse na nartach, można zacząć jakby otworzyć nowe życie i nie stracić też zaufania do życia. A może, nie wiem, mieć większą skłonność do ryzyka, skoro się już straciło wszystko, co najważniejsze. Nie wiem, jak to interpretować. Znaczy, to są trudne tematy i tutaj nie ma jakiejś jednoznacznej możliwości w określenia, dlaczego, czy takie ekstremalne pomysły pomagają, czy powinni to się tym zajmować, czy nie, ale ja myślę, że ludziom, którzy są po przejściach, to, że no właśnie jakieś takie sukcesy, jakieś ekstremalne przeżycia pomagają uwierzyć w siebie. I na pewno jest to trochę takie odcięcie się od tego, co się kiedyś wydarzyło, i otwarcie jakiejś nowej furtki w życiu, pokazanie, że tak, zrobię to, że mogą sobie wyznaczyć cel. I to też nie jest tak, że człowiek sobie wyznacza cel i bak go realizuje. To znowu te wszystkie góry czy zjazdy na nartach, no to jest ciężka praca, która jest przygotowaniem do tego, i tego się nie widzi, więc myślę, że nawet ta faza przygotowawcza, to, że trzeba było trenować, że czy umysł tej pary, umysły ich były zajęte czymś innym i pozwoliły na oderwanie się od tej przyszłości, to na pewno był jakiś tam, no myślę, rodzaj takiej terapii, która rzeczywiście daje tam jakieś efekty, a poza tym no też fantastyczne jest to, że oni sobie, no właśnie, że stworzyli, znaczy mieli jakieś takie na pewno załamania po stracie rodziny w tych poprzednich związkach, ale gdzieś tam na siebie wpadli i stworzyli kolejny udany związek, zapewne sobie wzajemnie właśnie pomagając się podźwignąć z tych poprzednich, prawda, problemów. Także no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawi ludzie i, no, i pokazują, że właśnie no, chcieć na móc. Bardzo Ci dziękuję za tę historię, bo dzięki Tobie o nich przeczytałam, potem zaczęłam szukać filmów w internecie i faktycznie można zobaczyć sporo z tej wyprawy, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, to wystarczy po prostu poszukać. Monika, spora część tej książki to są Twoje wspomnienia, część Twojego bloga, którego prowadziłaś podczas wyprawy, ale też bardzo Ci dziękuję za to, że zaprosiłaś do tej książki ludzi, którzy mają Lhotse w swoim takim, nazwijmy to, górskim życiorysie. Krzysztof Wielicki się między innymi pojawia, czyli w tym naszym wehikule czasu przenosimy się do roku 1988 i pierwsze zimowe wejście na Lhotse. No i Krzysztof Wielicki mówi o tym, że to była wyprawa w gorsecie. Dlaczego? Jak to wyglądało? No tak, Krzyś wcześniej był, ja tak mówię, Krzyś familijnie, bo my z Krzyśkiem Wielickim jesteśmy w takich bardzo dobrych, przyjacielskich, kumpelskich kontaktach. Zresztą ten wywiad powstał u Krzysia w domu, kiedy właśnie w czasie rok temu, na początku pandemii, jeszcze zanim ogłoszono lockdown, prawda, to tak tuż przed tym lockdownem siedzieliśmy u Krzyśka i tam popijając winko wspominaliśmy sobie różne też swoje wyprawy, byliśmy na dwóch wyprawach razem. No w każdym razie
Krzysztof był pierwszym człowiekiem, który wszedł na lot zimą i rzeczywiście zrobił to w gorsecie, bo wcześniej był na innej wyprawie, gdzie spadł na niego kamień i uszkodził mu kręgosłup. Zresztą tam była bardzo tragiczna historia, bo taka kamienna lawina, która się wtedy stworzyła, sprawiła, że tam zginął inny z Polaków, no ale w każdym razie sam Krzysiek wylądował później w Polsce, już w stanie takim, kiedy lekarze uznali, że za późno na operację, trzeba mu tam, nie wiem, coś tam, on chyba wtedy skończyło się na tym, że kilka milimetrów, jak gdyby jego wzrost się obniżył, no i Krzysiek uznał, że wcale to nie przeszkadza w tym, żeby pojechać na wyprawę, wszedł na to loce, wejść mu było łatwiej, miał problem, dużo większy problem był z zejściem, gdzie trzeba było zabijać tam raki w lód, a każdy taki ruch wywoływał ogromny ból. Także no, tutaj też przykład jakiegoś takiego hartu i pokazane, że w znaczy jakiejś sytuacji takiej, że no jak się ma jakiś cel, to właśnie nie wiem, może ta adrenalina też sprawia, że człowiek więcej może niż myśli, że może. No ale w sensie tam jakichś wyczynów himalajskich ogromny, natomiast no teraz oczywiście z perspektywy czasu to Krzysiek się tam z tego śmieje i sam przyznaje, że mówił, że ten lekarz, który go tam leczył, to w ogóle nic o tym, o pomyśle wyprawy nie wiedział, dowiedział się później z gazet dopiero. No Krzysiek jest w ogóle barwną osobowością, więc zachęcam do przeczytania w szczegółach tego wywiadu z nim, bo to, co ja zawsze czerpię z tych rozmów z Krzyśkiem, to, że no właśnie jakieś takie mądre powiedzenia, takie określenia płynące z serca i z rozumu, takie nie jakieś wydumane i górnolotne, ale takie proste prawdy życiowe, które rzeczywiście się sprawdzają. Ja poproszę Olę, żebyśmy pokazały jeszcze na zdjęciach, jak wyglądają drabinki, bo to jest coś, co zawsze wywołuje u mnie dreszcze, kiedy patrzę, jak w tych całych kurtkach, w kombinezonach, w rakach, na butach przechodzicie po drabinkach. Ale skoro powiedziałaś o lekarzach, to też zdradzasz w tej książce, że ty też musiałaś trochę pertraktować ze swoimi lekarzami, myślę o kardiologach, bo był w planie rozrusznik serca i ty tak jak jednak omotałaś tego lekarza, że stwierdziłeś, że się będziesz stosować na przykład do reguł nawodnienia, ale pojedziesz. Jak to, czy to były trudne dyskusje z twoimi lekarzami tym razem? Znaczy, no ja mam dwa problemy takie zdrowotne. Jeden to są no, płuca niestety, bo to tam genetycznie tam po mamie i tam rzeczywiście jestem pod cały czas tam robię systematycznie tomografię. A druga rzecz to jest serce i ten rozrusznik serca, no pewnie gdzieś tam za jakiś czas trzeba będzie o tym pomyśleć. Ale to nie ma co tam się użalać nad sobą, znaczy właśnie na szczęście trafiłam, bo tak część lekarzy już najchętniej by mi wszczepiła ten rozrusznik jak najszybciej i nawet w wypisie ze szpitala mam, że tam mogę go szybko wszczepić, ale ja na szczęście trafiłam na drugą grupę lekarzy, którzy sami chodzą po górach. No i też no jest, mamy taką teorię, że gdybym nie robiła tego, co robię, czyli nie ruszałabym się, tylko bym się tak poddała temu, że no już właściwie to powinnam tylko krążyć między szpitalami i tak no rzeczywiście nic nie robić, tylko czekać na ten rozróżnik albo już go mieć, no to niewykluczone, że to by mi dużo więcej szkody prawda, tam zdziałało, a tak no to mam motywację do tego, żeby trenować, żeby działać, żeby wyznaczać sobie kolejne cele, także jeszcze ten rozrusznik jest odsuwany. Natomiast pertraktacje, tak, znaczy pertraktacje polegają głównie na tym, że obiecuję, że będę się stosowała do zaleceń lekarskich i rzeczywiście tak jest, stąd też opisuję
opisywana w książce sytuacja, kiedy pokłóciłam się z takim szerpą, który był moim takim partnerem wspinaczkowym na tej wyprawie, że no ja bez 2 litrów nie ruszam się do góry na atak szczytowy, jest to dla mnie bardzo ważne, bo rzeczywiście ja szczególnie muszę uważać na sprawy odwodnień, co dla mnie może być po prostu zabójcze, ale w ogóle wydaje mi się, że dużo problemów w górach różnych osób wynika z tego, że wiele osób chyba troszeczkę zbyt lekceważąco podchodzi do tematu, a sprawa odpowiedniego nawodnienia no ma przełożenie jednak potem też na skuteczność działania, także ja osobiście bardzo tego pilnuję i przed atakiem szczytowym, tam była taka historia, którą opisuję w książce, mianowicie chciałam zagotować jeszcze przed położeniem się, przed odpoczynkiem, przed wyruszeniem na atak szczytowy, chciałam wieczorem zagotować wodę, a to gotowanie wody w górach trwa i trwa, bo trzeba wytapiać śnieg i to wytapianie śniegu jest strasznie czasochłonne. Ja chciałam napełnić termos wcześniej, ale maszynka była moja. I szerpa, z którym byłam w namiocie, który mi towarzyszy, zresztą bardzo fajny chłopak, ale Rima uznał, że on nie będzie brał swojej maszynki, że on będzie korzystał z mojej. No i tak było, no i on plus jeszcze tam inne szerpa zaczęli sobie gotować na tej mojej maszynce, ja w rezultacie nie miałam możliwości sobie nagotowania roztopienia wody, którą chciałam sobie, prawda, tam wypełnić termos. No i dopiero jak wstałam, no to zabrałam się za gotowania, a w tym momencie ten Rima do mnie mówi, a już chodź na atak szczytowy, już wszyscy, prawda, wychodzą, a my się grzebiemy i tak dalej. No ale zwróciłam uwagę, że no sorry, no umawialiśmy się, że ja po prostu muszę mieć zapas picia. No i okazało się, że zdążyłam nagotować, zdążyliśmy iść na ten atak szczytowy i tam wszystko było okej. No ale rzeczywiście dla mnie są to bardzo ważne sprawy, bo rzeczywiście uważam, że to, co mówią lekarze, no to nie lekceważę tego, no po prostu staram się jednak słuchać tych, którzy są mądrzejsi ode mnie, ich są dla mnie dobrze. Monika, ale to jest taka sytuacja, która też pokazuje, że w tych sytuacjach górskich naprawdę trzeba bardzo mocno trzymać się swoich założeń, bo na pewno występuje coś takiego jednak jak presja. Presja zespołu, presja jakiegoś wyniku, nawet jeżeli mówimy o tym, że nie wspinamy się sportowo. Bardzo bliskie jest mi to, co piszesz, kiedy cytujesz Beera Grylsa, czyli takiego wspinacza, człowieka, podróżnika, alpinista, specjalista bym powiedziała od szkoły przetrwania, który powiedział, że dobra wspinaczka polega na wspinaniu się z sercem i instynktem, a nie ambicją i dumą. Myślę, że w wielu zespołach niejedno życie zostało uratowane chociażby przez autorytet kierownika wyprawy, który mówił, nie idziesz. Inna sprawa, że byli też tacy, którzy szli wbrew zaleceniom. Jak często spotykasz się w górach właśnie z taką ambicją albo już nawet z czymś takim, że na pewnej wysokości mózg nie pracuje być może tak sprawnie, nie podejmuje racjonalnych decyzji. Jak często się spotykasz właśnie z tym, że ta ambicja, ta bliskość szczytu u niektórych powoduje to, że wyłącza kompletnie myślenie i nawet ten instynkt samozachowawczy, że człowiek, który czuje osłabienie, który wie, że zdobycie szczytu to jest jedno, ale trzeba jeszcze zejść, mimo wszystko lekceważy to, co gdzieś tam się przebija przez głowę i idzie wbrew wszystkiemu. No niestety bardzo często się spotykam z takim bardzo ambitnym podejściem, z którego, znaczy tak, ja cenię ambicję i wytrwałość i taką determinację, bo to są cechy, które, żeby coś osiągnąć, to one są niezbędne, tylko mam tutaj na myśli taką chorobliwą ambicję, coś w rodzaju tego, że no właśnie wszystko, no za wszelką cenę muszę gdzieś tam dojść, coś zrealizować i jeszcze jeżeli ktoś coś takie decyduje o tym na zasadzie swoich decyzji, swoich tylko na zasadzie ryzyka dla pod kątem swojej osoby, no to jeszcze uważam, że dobrze, jego sprawa. Natomiast bardzo ubolewam i to znaczy no znam, znaczy najgorsze są sytuacje, jeżeli taki ktoś jeszcze przy okazji naraża inne osoby. I
sytuacji takiej, gdzie rzeczywiście ta ambicja jest taka przesadna i jest zgubna również dla innych osób, które później próbują udzielić pomocy temu przeambitnemu człowiekowi, no to jest albo może nawet nie udzielić pomocy, ale to jak gdyby też ciągną za sobą, prawda, tam jeszcze jakieś inne osoby, to takich sytuacji znam w górach bardzo dużo. Nie będę wymieniała tutaj może kolejnych konkretnych przykładów czy nazwisk, dlatego że część tych osób zginęła i tutaj nie chcę, żeby było, że źle mówię o zmarłych, ale to naprawdę jest, no nie chcę używać słowa nagminne, ale bardzo często. Pamiętam jak jedną sytuację, tylko taką przytoczę, bo o niej pisałam w jednej z książek. Sytuacja na Denali, kiedy razem z trzema kolegami ratowaliśmy dwie osoby, Rumuna i Polaka, przy czym ten Rumun, to że ratowaliśmy Rumuna, no to akurat był taki, no, taka sytuacja, która się mogła zdarzyć każdemu. I tutaj do Rumuna nie mamy pretensji, że on stworzył niebezpieczną sytuację, bo no, po prostu to był człowiek przygotowany do wspinania, po prostu no, akurat wyszło tak, a nie inaczej i po prostu to rzeczywiście mogło się trafić każdemu. Natomiast Polak był osobą, wszyscy zdążył tam dać się we znaki wielu osobom. I ja mu wcześniej, przed tym niefortunnym jego atakiem szczytowym, mówiłam mu, że słuchaj, no ale to nie jest góra, gdzie się chodzi samemu, nie masz liny, nie masz zespołu, nie masz kondycji, nie masz doświadczenia. I on na tą górę poszedł. I potem mamy sytuację taką, że my się zastanawiamy, znaczy mamy świadomość, że jeżeli będziemy ratowali jedną osobę, jesteśmy w stanie uratować, dwóch nie jesteśmy w stanie sprowadzić. No i mamy tego Rumuna i Polaka i teraz tak, co mamy zrobić? Mamy trzy możliwości. Możemy po prostu zostawić ich i wrócić do obozu. Oni poradzą sobie albo sobie pewnie nie poradzą i my do końca życia wrócimy do obozu, będziemy zaraz bezpieczniej w ciepłym miejscu, ale będziemy mieli wyrzuty sumienia, że nie pomogliśmy im. Druga opcja jest taka, że zostajemy z nimi i prawdopodobnie zamarzamy wszyscy. Czyli po jakimś czasie znajdą sześć zamarzniętych ciał, nikt nie będzie wiedział, co się stało, będą jeszcze nasze rodziny będą czytały komentarze, że poszli nieprzygotowani i tak dalej. Znaczy nie chodzi o to, żeby robić się bohaterów, tylko chodzi o to, że w takiej chwili rodzi się pytanie, a dlaczego ja mam ginąć za osobą, której praktycznie nie znam i która się nie powinna w ogóle znaleźć na tej górze. Poszła tam na własne życzenie, wbrew wszelkim regułom. No i jeszcze jedna opcja była taka, że możemy uratować jednego, ale w takim razie co powiedzieć drugiemu? No dramat po prostu. Ja nie chciałabym drugi raz się znaleźć w takiej sytuacji, dlatego też jak słyszę, tam się wszystko skończyło dobrze, ale to były, znaczy dobrze jak dobrze, no Rumun stracił nos i palce, więc nie do końca dobrze, ale w każdym razie nikt nie zginął. Natomiast ja jestem bardzo wyczulona na sprawę etyki w górach i również na jakieś takie przesadne ambicje. Uważam, że w górach bardzo ważne jest to, żeby myśleć nie tylko o sobie, tylko właśnie o innych, których też możemy wciągnąć w jakieś takie trudne sytuacje. Oczywiście są sytuacje takie, no wypadek ma szansę, znaczy inaczej, nie ma szansę, tylko źle powiedziałam. Wypadek może się trafić każdemu, prawda? Więc tutaj nie jest tak, że potępiam ludzi, którzy prowokują w sposób niezamierzony sytuację. Chodzi mi o ludzi, których po prostu te ambicje rzeczywiście zdecydowanie gubią. Ale tutaj dlaczego te ambicje się pojawiają? Bardzo dużą, często problemem jest to taka presja środowiska czy sponsorów na przykład, prawda? No to rzeczywiście ja sobie chciałabym się znaleźć gdzieś w takiej sytuacji, że po prostu jadę gdzieś, mam tyle pieniędzy, że nie muszę dbać o to, żeby znaczy nie muszę nikomu w ogóle mówić, że gdzieś jadę sama dla siebie, prawda, i nie jest tak, że muszę, że gdzieś mam w głowie, że jednak ktoś liczy na to, że ja gdzieś wejdę. Natomiast no jednak ta presja taka, że no coś za coś, no jednak gdzieś tam w głowie jest, prawda? Im więcej takich
rzeczywiście no, sponsorów dużych i tam jeszcze media gdzieś tam z tyłu, no to rzeczywiście nie dziwię się, że niektórzy tej presji nie wytrzymują i trudno im podjąć decyzję o odwrocie. No ja sobie cały czas powtarzam, że ja niczego nie muszę, robię, to ma być pasja i też w jakiś sposób taka swoista radość, nawet jeżeli ta radość głównie przyjdzie, no znaczy przyjdzie już po powrocie, o czym zresztą Krzysiek Wielicki mówił, teraz przypomniało mi się, że w tym wywiadzie on też mówił, właśnie sugerował, że to, że coś, ta radość z tego, co się zrobiło, to przychodzi dopiero po jakimś czasie, a tam jest przede wszystkim te takie, no walka ze sobą, trochę z naturą, prawda, i tak, no nie są to na pewno jakieś takie normalne wakacje. Tak, tutaj mam nawet ten fragment, jakoś myślimy równolegle. Satysfakcja, radość ze zdobycia szczytu rośnie wraz z odległością od góry. Im dalej od niej, tym większa, a największa to jak już wrócisz do kraju. Potrzebny jest czas i dystans. W momencie, gdy coś zdobywasz, jesteś skupiony na walce. Radość przychodzi potem. Drodzy Państwo, ja mówiłam, że Państwo mogą zadawać pytania. Mignęło mi tu gdzieś jedno przed momentem, znaczy nawet nie przed momentem, przed dłuższym momentem. To było pytanie, Monika, o to, który ośmiotysięcznik ty uznajesz za najtrudniejszy do zdobycia. To od razu przekazuję. To znaczy, no, ja mogę mówić o tych, które ja zdobyłam, bo nie chcę tutaj oceniać wszystkich. Znaczy tak, na pewno no, mówi się, że, no, że K2 jest najtrudniejsze, ale to też jest kwestia, jaka droga, jakie warunki, jaka pogoda się trafi, więc trudno jest to ocenić. No z tych, na których ja byłam, no to rzeczywiście było to Lhotse. Natomiast wcale nie tylko ze względów takich wspinaczkowych, tak patrząc na całokształt wyprawy, bardzo rzeczywiście ta taka sytuacja, znaczy to, co było rzeczywiście dla mnie ciężkie, to ta otoczka psychiczna, to, że w ciągu 24 godzin straciłam trzech kolegów, z którymi wcześniej rozmawiałam, z którymi, którzy wcześniej mi opowiadali o jakichś kolejnych swoich planach, opowiadali o rodzinach i nagle ich nie ma, to naprawdę było coś takiego, z czego ja się długo nie mogłam otrząsnąć. Taka myśl właśnie, to wysłanie SMS-a do mojego męża, że ja zrezygnuję z tych gór wysokich, że za dużo tutaj znajomych tracę, bo ciut wcześniej przyszła jeszcze informacja, że z kolei na Makalu na innej górze zmarł w namiocie inny z moich kolegów, którego znałam z innej wyprawy i to było takie nagromadzenie różnych emocji, że ta wyprawa na Lhotse była na pewno jedną z moich najpiękniejszych wypraw, w sensie widokowym emocji, ale też jedną z takich najsmutniejszych, także no było mi jakoś tak szczególnie ciężko, bo nawet jak zeszłam do bazy i pojawił się taki tradycyjny tort, który kucharz robi z myślą o tych, którzy zdobyli szczyt, no to nawet tak jakoś doszliśmy do wniosku, że trudno się z tego szczytu cieszyć, bo gdzieś tam w tyle głowy ma się to, że dobrze, mnie się udało, prawda, no ale trzech kolegów jednak z tej wyprawy nie wróci. Monika, bardzo do mnie przemówiły te słowa, które cytujesz Grega Childa, który mówił, że góry są piękne, ale nie aż tak, aby dla nich umierać. I to też jest takie zdanie, które w człowieku bardzo mocno zostaje. Powiem ci, że i taki poruszający moment w książce, myślę oczywiście o Lhotse, o lodowej siostrze Everestu, to jest dla mnie też taka twoja potrzeba upamiętnienia człowieka. Myślę tutaj o historii Rosjanina Rustem Amirow i to, co zrobiłaś dla niego już po jego śmierci, ale jest w tym coś takiego bardzo ludzkiego, co w prostym działaniu, moim zdaniem, służyło takiej ocaleniu godności człowieka, zaznaczeniu czyjejś obecności na ziemi. Powiedz proszę, jeżeli możesz opowiedzieć tę historię, gdzie zwykła aluminiowa taca staje się znakiem pamięci i takim jasnym sygnałem, że tutaj był człowiek, tu zmarł człowiek. Tak, to był taki moment, kiedy ja nie znałam tego chłopaka, znaczy znałam go tylko ze słyszenia. On zginął na Lhotse rok wcześniej, rok przed moim wejściem.
Dokładnie to. Wycofał się z wyjścia na atak szczytowy, cofnął się do namiotu, no i tam zmarnął. Nikt nie robił sekcji zwłok, więc nie wiadomo, jaka była przyczyna, ale, no ale chłopak został na tej górze, został w tym namiocie. I kiedy ja przyjechałam na wyprawę w obozie drugim, to jest zdjęcie z obozu drugiego, zupełnie przypadkowo, jedząc tam chyba obiad, jeden z kolegów mówi: wiesz, Monika, ale tak jeszcze mi szeptem mówi, Szerpowie mi pokazali, że tam jest grób. No i co się okazało? No tam rzeczywiście ciało tego Rosjanina zostało ściągnięte z wyższego obozu. I przykryte taką płachtą namiotową, ono wyglądało wtedy jeszcze, teraz to na tym zdjęciu to jest troszeczkę wszystko lepiej tam ułożone, ale wcześniej to wyglądało jak taka sterta śmieci. I wszyscy tam przychodzili, nikt nie wiedział, że to jest, no tam pod tą płachtą namiotową znajduje się człowiek. Zresztą takich pozostałości szczątków ludzkich tam można znaleźć więcej. Pamiętam, jak na wyprawie pod Everest ktoś wyciągnął gdzieś tam z jakiejś szczeliny piszczel. Pamiętam, że jak byłam na Broad Peaku i przyszłam do bazy pod K2, też pokazano mi ludzkie szczątki. No niestety w górach tak jest, że lodowce co jakiś czas, jak się wytapiają, te ludzkie szczątki odsłaniają i no niestety jest to przykry widok. Natomiast trochę z tym w górach to jest taki trochę temat tabu, dlatego że wydaje mi się, że za mało w tym środowisku górskim o tym mówimy i bardziej moglibyśmy zadbać o taki godziwy pochówek. No, mówi się zazwyczaj o Everestie, że tam są zwłoki, które służą jak drogowskazy. Rzeczywiście od strony tybetańskiej tak jest, że jest tam, znaczy już w tej chwili chyba został ściągnięty, ale były zwłoki człowieka, który miał na sobie zielone buty i wspinacze przechodząc koło niego, nie mówili o nim nie patrzyli na niego pod kątem, że jest to człowiek, który gdzieś tam zostawił rodzinę, że człowiek, który miał tam jakieś swoje zainteresowania, tylko no jak już tam będziesz przy tych zielonych butach, to już masz niedaleko na szczyt. W przypadku tego Rosjanina mnie bardzo zabolało, że on rzeczywiście jest tak po prostu pozostawiony i nikt nie wie, że jest to grób, w związku z czym właśnie stąd prośba, żeby kucharz dał mi taki właśnie metalowy talerz i tam po prostu wystukałam jakimś gwoździem, wyryłam napis, że to jest grób Rustena Amirowa, który tam zginął w 2018 roku na lotce. Natomiast no takich sytuacji na różnych górach, kiedy znajdujemy czyjeś szczątki, po prostu no przechodzi się koło nich, no myślę, że no niestety trzeba użyć tego słowa obojętnie, no takich sytuacji jest więcej. Ja pamiętam, jak na lotce była taka, jak zeszłam z Everestu i inna tam osoba zeszła z lotce, to mówiła: oj, tam u góry to siedzi taki zamarznięty Czech i on ma takie białe zęby. Ja pamiętam, że jakoś mi tak to zakiełkowało wtedy w głowie, ale jak to, dlaczego nikt nie myśli, że nawet nikt nie wie, z jakiego ten człowiek jest z kraju, nikt nie wie, ile on ma lat, kim on był, jak się nazywa, tylko wszyscy mówią o tych białych zębach, bo jeszcze później słyszałam cały czas o tych białych zębach. I kiedy weszłam na lotce, ja wiedziałam, że on tam nadal jest, że jego ciało nie zostało ściągnięte, mało tego, w międzyczasie dowiedziałam się tam, wyszperałam w informacjach, doszłam, zrobiłam takie, można powiedzieć, śledztwo i doszłam do tego, że jest to Czech, który miał dwójkę dzieci, że w ogóle był taką duszą towarzystwa, tam przyjrzałam różne informacje w czeskiej prasie też i napisałam do tych jego kolegów z wyprawy, czy nie powinni zadbać o to. Ja rozumiem, że ściągnięcie ciała z takiej wysokości, bo on siedzi tuż pod szczytem lotce, czyli to jest wysokość na 8500 metrów i rozumiem, że ściągnięcie ciała jest i kosztowne, i trudne, no bo jest to zamarznięte ciało, to nie jest tak jak ciało normalnego człowieka. Natomiast czy może by nie zadbać, żeby przykryć mu przynajmniej twarz, dlatego że on tak leży wpatrzony w niebo i poręczówki biegną dokładnie po nim, także żeby się przepiąć na poręczówkach, trzeba się nad nim nachylić i spojrzeć w te jego otwarte, właśnie skierowane do nieba oczy. I
No i nie dostałam żadnej odpowiedzi. Ci jego koledzy z wyprawy w ogóle, jak gdyby no podeszli do tego tematu, tak jakby, nie wiem, nie chcieli pamiętać, może wymazali to z pamięci. Ja nie mówię, że to oni mieliby zrobić. Może by warto było no nawet zapłacić szerpom, którzy idą na lotce, żeby wzięli kawałek też jakiegoś tam w jakiegoś nylonu, jakiejś płachty i zakryli twarze, żeby zakryli twarz tego człowieka, żeby przynajmniej inni mu nie robili zdjęć, bo finał jest taki, że inni przychodzą, robią zdjęcia, kręcą filmiki, niektórzy to jeszcze wrzucają w internet, a po prostu no tak z punktu widzenia właśnie godności człowieka, no chyba no nie jest to, prawda, no najlepsze. Także no myślę, że tutaj środowisko wspinaczkowe ma sporo lekcji do odrobienia. Nie wiem, może ja mam takie podejście, bo tak też na przykład w innym miejscu, w Pakistanie, ja odnalazłam, że jest na przykład taki kamień, na którym jest krzyż wyryty, ledwo widoczny, a miejscowi przychodzą tam sobie robić pikniki. Jest wielki śmietnik. No i na tym kamieniu zainteresowało mnie, dlaczego jest ten krzyż, kto to jest, i tam ktoś mi jeszcze mówi, że a, to Polak, Polak. No i pytam tych Pakistańczyków, jaki Polak, dopiero później się dokopałam, że jest to Piotr Kalmus, rzeczywiście nasz wspinacz, który zginął w kamiennej lawinie. I sugerowałam środowisku wspinaczkowym polskim, czy nie warto byłoby tam pomyśleć o jakiejś tablicy, która upamiętnia, w końcu jest to grób, to nie jest nawet symboliczny kamień, ten człowiek jest tam pochowany. No i szczerze mówiąc, brak odzewu. No myślę, że to jest no kwestia przyszłości, ale jakoś, no właśnie, jeżeli chodzi o tych zmarłych wspinaczy pozostawionych w górach, no to trochę właśnie takie jedno wielkie niedomówienie. Wszyscy wiedzą, jak jest, a nic nie robimy w tym kierunku, żeby jakąś tą sprawę rozwiązać. Monika, bardzo Ci dziękuję za tę pamięć. Ty wspominasz też wspinacza z Bangladeszu, Salaya Khaled, to jest jego imię i nazwisko, dla którego też przywozisz znicz, tak? Jako taki znak pamięci o człowieku. Tak, to zawsze jak tam przychodzę przez tą taką przełęcz, gdzie jest sporo takich tak zwanych czortenów czy kamieni upamiętniających tych, którzy tam mają swoje takie kamienie czy tabliczki, no to zawsze tutaj przychodzę i muszę powiedzieć, no przypomina mi się ta sytuacja na Everestie, kiedy idąc do ataku szczytowego mijałam przy poręczówkach coś. Na początku nie wiedziałam, co to jest. Myślałam, że ktoś sobie zostawił namiot przypięty, ale później myślę sobie, no na takiej wysokości, co tam, no, nikt nie będzie zostawiał namiotu. No to myślę, może śpiwór, no ale to też no jakoś tak było takie niedorzeczne. Później patrzę, człowiek, a tam byłam sama na Everestie, nie miałam swojego prywatnego szerpy i wbrew pozorom, wbrew temu, co się myśli, nie było żadnych kolejek, no po prostu było prawie, że pusto. No i zaczęłam, jak zobaczyłam, że człowiek zaczęłam im potrząsać tam za ramię i pytać, no przez maskę trudno jest rozmawiać, no ale chodziło mi o to, jak on się czuje, co chodzi. On się nie odzywał, no i w końcu ktoś tam w międzyczasie, ja już szukałam deksametazonu, takiego zastrzyku, żeby mu zrobić przez ubranie i to może dodałoby mu sił, żeby zszedł. A dobrze wiem, że na takiej wysokości to nawet gdyby on się ocknął, ja nie byłabym w stanie go sprowadzić, to po prostu jest niemożliwe. No i może po tym deksametazonie by ruszył, no ale w każdym razie w międzyczasie ktoś tam od dołu doszedł i mówi mi, zostaw go, on nie żyje, zmarł poprzedniego dnia, raptem jeden dzień różnicy. Ja nie wiedziałam wtedy, kto to jest, dopiero po powrocie zaczęłam szukać informacji na ten temat, no i doszłam właśnie do tego, że to był już schodzący ze szczytu pierwszy wspinacz z Bangladeszu. Rok później byłam na trekkingu do bazy pod Everestem i zobaczyłam ten kamień. Pamiętam, że się tak strasznie rozpłakałam przy tym kamieniu, bo po prostu odżyły te wszystkie wspomnienia. I teraz zawsze jak tam jestem, to przychodzę. Wcześniej przynosiłam znicze, ale pomyślałam sobie, że to w górach trochę takie nieekologiczne, bo te znicze się wypalą i potem zostają i specjalnie tam nie ma komu znosić tych śmieci. W związku z czym w tym roku na pewno przyniosę mu tam jakieś
kolorowe te chorągiewki buddyjskie, podejrzewam, że jakąś z Bangladeszu, to pewnie muzułmanin, no, ale jest to rejon buddyjski, także muszę pomyśleć, jak zadbać o tym, żeby przy tym kamieniu zrobiło się tak jakoś, no, bardziej ludzko i tak ciepło. Powiedziałaś, Monika, o tym, że w tym roku zawieziesz i to zawieziesz niedługo. Powiedzmy trochę o tym, że ty w zasadzie już, no właśnie, czy ty już jesteś, nie powiem na walizkach, bo tam się z walizkami nie jedzie, a z plecakiem, więc czy już jesteś spakowana na wyjazd, bo cel już też masz jasny. Kiedy wyjeżdżasz? No, dokładnie za tydzień wyjeżdżam, znaczy za tydzień to już o tej porze będę w samolocie razem z grupą trekkerów, z którymi lecę jako taki pilot przewodnik, idziemy do bazy pod Everestem, gdzie zresztą będziemy tam nocować. W bazie pod Everestem już w tej chwili jest ruch, bo będzie wydanych około 300 zezwoleń na wspinanie. Jest tam już między innymi NIMS, bo żeśmy sobie tam SMS-owali, że już szykuje się NIMS, to jest ten, który wszedł zimą na K2 bez dodatkowego tlenu. No a z tą moją grupą jeszcze zamierzamy przy okazji wejść na taki sześciotysięcznik, który jest, można powiedzieć, po drodze Lobuczeis, to jest 6119 metrów. No dla mnie to będzie taka wstępna aklimatyzacja już pod K2, także z jednej strony się cieszę, że taka rozgrzewka, no a poza tym... No druga sprawa, to się bardzo za Nepalem stęskniłam, wiem, że tam teraz przez pandemię zrobiło się znowu bardzo, no bardzo biednie, mnóstwo ludzi straciło pracę i po prostu z nadzieją patrzę na tych przyjeżdżających turystów, że jest to okazja do tego, żeby jednak coś tam zarobić, także myślę, że to też jest taka forma pomocy dla tych ludzi. Drodzy Państwo, prawie 1,5 godziny już za nami, więc to jest ostatni moment na pytania. Mignęło mi tutaj pytanie od Ani, która napisała, że się spóźniła, więc jest możliwość, że już była o tym mowa. Troszeczkę tak, ale myślę, że temat zawsze można rozwinąć. Ciekawi mnie, skąd się bierze taka pasja, z którą wiąże się tak duże ryzyko. To wracamy trochę do tematu ryzyka, Monika. I czy ty sama jesteś w stanie ustalić w swoim życiu taki punkt, kiedy stwierdziłaś, że do takiego pełnego życia, tak to nazwijmy, potrzebujesz może, nazwijmy to tak, więcej bodźców niż taki przeciętny człowiek, który no, nie wyjeżdża, żeby zdobywać 8-tysięczniki, tak to nazwijmy. Znaczy skąd się wzięła mnie ta pasja? To znaczy tak... Ja chciałam jeszcze raz podkreślić, że ja nie jestem takim typowym wspinaczem. Zawsze mam problem z tym określeniem, gdzie są granice wspinania i takiego chodzenia po górach, bo mnie w górach bardziej niż ten jakiś taki szeroko rozumiany wyczyn, taki trochę, dla mnie to jest takie słowo czasami trochę, no taka bańka szklana, wielka i taka poważna, dla mnie bardziej istotne jest to, co się dzieje też przy okazji, właśnie te spotkania z ludźmi, którzy tam mieszkają, z innymi wspinaczami, jakieś no oczywiście podziwianie widoków, zobaczenie, dlaczego też góry mnie tak ciągną, bo zawsze mnie interesowało, co można zobaczyć, jak się wyjdzie tam wyżej. Na Everest chciałam wyjść, bo tyle razy byłam wcześniej pod Everestem, że pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zobaczyć, co tam jest po drugiej stronie. I to takie moje podróżnicze podejście jest tutaj istotne, że po prostu sama jestem ciekawa, no właśnie, dokąd dojdę, co tam zobaczę. Ale dla mnie nie tylko te najwyższe góry są ważne, więc to nie jest tak, że tylko ryzyko mnie ciągnie, bo powiem szczerze, to może trochę niepopularne może w środowisku górskim się stanie to, że ja tego nie kryję, ale tak się zawsze bronię przed tym. No ale właśnie wrócę do tego, że nie jestem typowym wspinaczem. Mnie na przykład osobiście nie interesuje na przykład robienie, podziwiam ludzi, którzy na przykład wiele dni czy nawet tygodni spędzają w wielkiej ścianie i chcą ją przejść i oczywiście tutaj pełny szacunek podziwiam i każdy ma
prawo sobie organizować ten swój wolny czas i pasję, jak mu się podoba, ale ja wolałabym w tym czasie zobaczyć coś nowego, gdzieś tam przejść i nie wiem, nawet dojść do jakiejś innej wioski, która jest niżej położona, ale zobaczyć, co jest za tą ścianą. Więc tutaj to moje podejście jest trochę inne. I dlaczego mnie ciągnie w góry? No bo jest to też element jakiejś tam podróży, ale tak samo jak podróż w góry ciągnie mnie w podróż, nie wiem, na pustynię czy w jakieś tam inne miejsca. Także no te góry są u mnie właśnie elementem podróży. Natomiast skąd się wzięła? No nie wiem, to trochę dzięki, znaczy pierwszy raz pojechałam w góry z tatą w Bieszczady, ale potem wracałam tam z drużyną harcerską, którą prowadziłam. Potem było studenckie koło, znaczy nadal jest studenckie koło przewodników beskidzkich, które już tak bardziej na poważnie no, tam ukierunkowało mnie na góry. I dla mnie wszystkie góry są ważne. To naprawdę nie ma znaczenia, czy ja się kocham góry wysokie, ale jak za niedługi czas, chociażby ze względu na tam jakieś tam sprawy, chociażby wieku, okaże się, że w te najwyższe góry nie mogę jeździć już, to wcale nie będzie mi żal z tego zrezygnować na rzecz tych gór niższych i nawet ten nasz polski Beskidniński, który też należy do takich moich ukochanych gór, też daje mi dużo frajdy. Także każde góry są dla mnie fajne. Jak czasami ktoś mi mówi, a bo ja to nie jeżdżę w takie góry, ja to jeżdżę tylko w te niższe, tylko nie wiem, tam w nasze Karkonosze, to uważam, że no w ogóle super, bardzo fajnie, bo każdy z nas gdzieś tam może sobie znaleźć jakiś taki zakątek, w którym jest mu dobrze i w którym się spełnia i który daje mu właśnie jakąś taką pozytywną energię. Powiedziałaś, Monika, wspomniałaś tatę, to od razu mi się przypomniały naleśniki powyprawowe, na które też czekasz. A teraz, ponieważ jest godzina 21, to cały czas teraz robię taki szybki remanent tematów, które mam w głowie. Ale ja tylko wejdę słowo. Tak. Osobom, które nie czytały książki, to ja tylko powiem z tymi naleśnikami. Ja jestem fanką naleśników w każdej postaci, na słono, na słodko, ja po prostu uwielbiam naleśniki. A mój tata robi rzeczywiście pyszne naleśniki i ja na każdej wyprawie, jak już mam przesyt lokalnego jedzenia, oczywiście lubię lokalne jedzenie, ale gdzieś tam się marzy, prawda, jakieś takie domowe jedzenie, to dla mnie te naleśniki są takim synonimem domu, ciepła rodzinnego i takiego spokoju, bezpieczeństwa, no i właśnie i też ten smak tych naleśników, więc w pewnym momencie już marzę o tych naleśnikach i zawsze jak wracam z jakichś tam długich wyjazdów, to tato zaprasza mnie do siebie na naleśniki, także tutaj chciałam jeszcze uzupełnić. No to słuchaj, to ja nie mogę nie zapytać o tatę, bo mówiłyśmy o twoim mężu, o Pawle, a jak tato podchodzi do tego, że córka za chwilę wyjeżdża na K2? Tak szczerze, co mówi? No zachwycony nie jest. To znaczy, no wiem, że znaczy tak, to za co go podziwiam i jestem mu wdzięczna, nigdy nie słyszałam jakiegoś zakazu, nie wiem, nie możesz jechać, tam nie wiem, jakieś uwagi tego typu. Tam raz czy dwa było, no a czy ty naprawdę musisz jechać na tą wyprawę? Ale wiem, że tata bardzo to przeżywa i prawda jest taka, że wiem, że bardzo, bardzo się denerwuje, zresztą mój mąż też, natomiast Paweł przynajmniej ma, jak gdyby jest skręcony w te wyprawy, bo pomaga mi z prognozami pogody, on śledzi tam serwisy pogodowe i przesyła mi tak, tutaj jeszcze się czuję jakoś tam, prawda, no, ważnym trybikiem w całej tej machinie, a tato z tatą jest tak, że ja go tam jakoś tam informuję o tym, gdzie jestem, natomiast nie jest to taki bardzo stały, codzienny kontakt, ale to też wynika z tego, że po prostu chcę mu oszczędzić pewnych informacji w sensie takim, żeby nie wyrobić w nim, znaczy to kiedyś mi mój mąż powiedział, że dawniej jak nie było takich środków łączności, to jemu było łatwiej, bo to było tak, że ja wyjeżdżałam na wyprawę, po czym no po prostu brak wiadomości był dobrą
dobrą wiadomością i po prostu on żył swoim trybem codziennym i gdzieś tam w pewnym momencie, może nie tyle, że zapominał, ale żył codziennymi sprawami. A teraz, jak nie mam na wyprawach telefonu satelitarnego, bo no po prostu ze względów finansowych jeszcze się nie dorobiłam, ale mam takie urządzonko służące do satelitarnych SMS-ów. I rzeczywiście codziennie jestem w kontakcie SMS-owym z moim mężem i na Manaslu była sytuacja taka, że zapomniałam zabrać właśnie to urządzenie zostało w namiocie i przez 2 dni go nie miałam. I Paweł wtedy się strasznie denerwował, no bo jak to, codziennie są SMS-y, a tutaj nagle nie ma, nie wie co się dzieje. I rozmawialiśmy później o tym, że właśnie takie przyzwyczajenie do stałych wiadomości jest no, trudną sprawą. Znaczy to powoduje, że jak coś pójdzie nie tak, nie wiem, bateria się chociażby wyczerpie, prawda, w tym urządzeniu, no to już prawda, tam wyobraźnia podsuwa różne scenariusze. Także żeby tatę nie przyzwyczaić do tego, że prawda, no, czasami może człowiek nie mieć nawet siły coś napisać, no to powiedzmy ten kontakt jest taki rzadszy. Natomiast no, mam nadzieję też, że rodzina mi ufa, że w razie czego ta taka zgubna ambicja przesadna mnie nie poniesie, że jednak będę starała się myśleć tak, żeby no, nie ryzykować ponad to, co rzeczywiście muszę. Bardzo lubię te twoje SMS-y od męża przypominające, że zejście jest obowiązkowe, a wejście na szczyt jest opcjonalne. No tak. To stawia faktycznie do pionu. Monika, bardzo jestem ciekawa, nie wiem, czy mogę cię to zapytać, jak nie, to mi po prostu odpowiesz, że nie. Czym się zajmuje twój mąż na co dzień? Zawodowo. Branża budowlana, a tak w ogóle, no to czym się zajmuje znaczy, no, zawodowo to tym, ale on sam jeszcze tak mówi, że po prostu wspieraniem swojej żony, jak jest na wyprawach. No to jest najpiękniejsze, natomiast, wiesz? Mąż, który mógł swojej żonie w plecy. Natomiast no tak, prawda jest taka, że śmiejemy się, że on sam mówi, że on nie ma tak źle, bo przynajmniej żona mu nie zrzędzi, oczywiście tam żarty mówimy, ja chyba nie jestem z tych takich zrządzących. Natomiast faktem jest, że on się wkręcił bardzo w te góry. To nie jest też tak, że to są dwa różne światy. Znaczy sam nie chodzi po górach, ale ma to dla mnie też dobre strony, bo na przykład logistycznie mi wiele rzeczy upraszczał. Na przykład w zeszłym roku, jak byliśmy w Bieszczadach, to pamiętam, był taki moment, kiedy ja chciałam zacząć sobie wycieczkę z Wołosatego z jednej strony, a chciałam skończyć gdzieś indziej. Normalnie, gdybym nie miała samochodu, znaczy gdybym nie miała męża, który mi przyprowadzi samochód, no to byłby problem logistyczny. A tak, no to można się tam jakoś tam dogadać. Ale druga rzecz, to Paweł doskonale zna środowisko himalajskie przez to, że czyta wszystko, co jest na ten temat, że rozmawiamy dużo o himalaizmie i myślę, że należy do jednych z najlepszych w Polsce speców od himalaizmu. Nie, na zasadzie, prawda, no tak trochę z fotela, ale rzeczywiście z drugiej strony też z pierwszej ręki. Natomiast no ja jestem wdzięczna za to, że to wszystko się opiera na takich na szacunku do wzajemnych pasji i tam spędzania czasu i nie jest tak, że on mi czegoś tam zabrania, natomiast też nie jest tak, jak niektórzy myślą, bo kiedyś tam widziałam taki post, na zasadzie ktoś tam pisze, ciekawe skąd ona na to ma. Bo oczywiście ludzie nie widzą tego, że znaczy wiele osób nie wie, że no, na to wszystko jednak trzeba tam jakoś tam zapracować, prawda, i trzeba się jednak starać, żeby tam pewne rzeczy dopędzić, postawić sobie też pewną hierarchię celów, że jedni wydają na jakieś przyjemności, a inni po prostu oszczędzają na jakieś tego typu, prawda, wyjazdy. No ale właśnie, no, ktoś tam inny mądry dopisał, no jak to, skąd? Ona,
ona sobie jeździ, a jej biedny mąż na nią ciężko pracuje, prawda? I to taki stereotyp. Dementujesz. Nie, tak nie jest. Znaczy po prostu umowa też jest taka, że ja na te swoje wyprawy po prostu to nie są środki zdobywane kosztem Pawła, czy ona to pracuje. No staramy się po prostu, jest układ taki rzeczywiście partnerski, że po prostu mam jakiś plan, no to sama muszę pomyśleć, jak go zrealizować, jak na to zdobyć pieniądze. Natomiast rzeczywiście są takie momenty niezastąpione, na przykład takie drobiazgi, które bardzo mi pewne rzeczy upraszczają. Na przykład jak piszę książkę, to takim rytuałem jest to, że Paweł przynosi tak, a zrobić ci kawę, i to jest takie sympatyczne i rzeczywiście daje też jakiś taki power, ale właśnie z takich drobnych rzeczy czasami się składa, prawda, no też szczęśliwe życie. Dokładnie tak. A jeżeli jedziecie na wspólne wakacje, to zawsze musi być jakiś taki ekstremalny wyjazd, czy właśnie coś spokojnego? No właśnie tutaj jest trochę problem ze wspólnymi wakacjami, bo jest problem trochę czasowy, to znaczy rzadko mamy wspólne wakacje, jeżeli to są jakieś narciarskie wyjazdy, natomiast zazwyczaj te wakacje, nasze wspólne wyjazdy wyjeżdżamy razem, ale one się wiążą jednak w dużej mierze też z pracą, bo zazwyczaj to są albo ja muszę jechać i zbierać jakieś materiały, czy muszę, chcę też zbierać jakieś materiały do książek albo do jakiegoś artykułu, więc to wygląda w praktyce tak, że dobrze, jedziemy gdzieś razem, po czym ja jestem tu zajęta, tu jakiś wywiad, a tutaj coś trzeba opracować, znaczy cały czas w ruchu i po prostu nakręcona, i po takim wspólnym wyjeździe to wracamy i mam wrażenie, że mój mąż chciałby wreszcie odpocząć. Także no nie ma ze mną łatwo, ale myślę, że no też ma ciekawie, a to trzeba byłoby jego też o zdanie zapytać. No jakoś tam, skoro, prawda, 30 lat jesteśmy małżeństwem, to znaczy, że jakoś tam dobrze działa. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby kiedyś tutaj Monika, państwo witkowscy się pojawili podczas takiego spotkania autorskiego, czyli Monika i Paweł. To jest bardzo dobry pomysł, podrzucam wydawnictwu Bezdroże, możemy zrobić drugą rundę. To na koniec, ponieważ już za chwilę będą 2 godziny i ja jak zwykle nie potrafię rozmawiać krótko, ale przecież po to mamy czas i przestrzeń, żeby się naprawdę spotkać i powymieniać myślami. Monika, przyznaje, że bardzo się śmiałam, kiedy czytałam ten fragment, kiedy już wracasz po wyprawie. I czasami tak trudno ci jest odłączyć głowę, że ty już nie jesteś na wyprawie, że szukasz na przykład butelki do sikania. No rzecz fizjologiczna, to powiedzmy trochę o tej codzienności w górach, która powoduje, że na kompletnie inny sposób działania trzeba się przestawić. Dzisiaj przed pójściem spać każdy toaletę zaliczy, więc rzecz najbliższa każdemu z nas. Tylko o co chodzi z tą butelką do sikania, no i fizjologią w górach? No, z butelką do sikania to jest tak, że każdy wspinacz wychodząc na tych wysokogórskich wyprawach ma ze sobą w namiocie czy tam w plecaku butelkę na sikanie, dlatego że jak jesteśmy w nocy albo w ciągu dnia, nawet tam jest, nie wiem, brzydka pogoda, no to po prostu często wyjście z namiotu jest niemożliwe z różnych powodów, no bo zanim się człowiek ubrałby, prawda, nie wiem, założył buty, to już straciłby tyle energii, że to jest w ogóle jak gdyby nie warte zachodu. Druga rzecz, czasami po prostu jest niebezpiecznie. Ten namiot jest na jakiejś takiej półce skalnej, że i tak nie ma za bardzo gdzie pójść. No a poza tym zazwyczaj to jest tak, że no po prostu jest zimno i się człowiek woli, prawda, no żeby już się tam nie wybudzać, no to po prostu jest w tym namiocie, a trzeba dużo pić, żeby się dobrze aklimatyzować. W górach wysokich, no te 4-5 litrów trzeba na dobę siebie wdusić. No jak pijemy, no to sikamy. No i żeby to za każdym razem nie wychodzić, no to sikamy do tych butelek. Kobietom w wcelowaniu w butelkę pomagają lejki, a jeszcze o tych butelkach, no to są to takie butelki zazwyczaj, mogą być dowolne, ale zazwyczaj to bierzemy takie z takiego grubszego plastiku. No i rzeczywiście każdy z nas ma to opanowane do perfekcji, znaczy ja do tego stopnia, że nie wychodzę ze śpiwora, tylko
po prostu w przyklęku się załatwiam i zazwyczaj jak jestem z kimś na miocie, to ten człowiek się zazwyczaj nie obudzi nawet. On, prawda, ja nie muszę ani zapalać latarki, to już są po prostu odruchy i tam szybkie działanie. Natomiast rzeczywiście jak wróciłam do Katmandu z Lhotse, to miałam taki odruch, obudziłam się w nocy i pierwsze co, znaczy właśnie, no, zaczęłam szukać tej butelki na sikanie, mimo że w pokoju miałam już normalną toaletę, prawda, i mogłam zapalić światło, wstać i w normalnych warunkach się załatwić, no to ten odruch tego sięgania po butelkę do sikania został. Natomiast jest to bardzo dobry patent i ja jestem gorącą zwolenniczką i butelek, znaczy przede wszystkim lejków do sikania dla kobiet, bo korzystam z tego również na rejsach, kiedy na pokładzie trzeba się załatwiać. To nie chcę wchodzić w szczegóły, bo wiem, że jestem kojarzona z tymi lejkami, natomiast uważam, że jest to słabo rozpropagowane, dlatego że jest to bardzo praktyczna rzecz dla ludzi niepełnosprawnych. I no myślę, że osoby, które mają problem z tym, żeby wstać w toalecie, to po prostu taki lejek dla niepełnosprawnych czy dla każdego oznacza, że kobieta nie musi zdejmować spodni. Może po prostu rozpiąć rozporek i w pozycji siedzącej, stojącej się załatwić, gdzieś stanąć przy drzewie jak mężczyzna i normalnie, prawda, załatwić swoje potrzeby. Także no warto sobie rozważyć przy różnych aktywnościach, nie tylko górskich. A teraz tej grupie, z którą idę pod Everest, też polecałam, że warto pomyśleć o tym lejku do sikania i o butelkach, dlatego że tam śpi się co prawda w lodżach, w takich schroniskach po drodze, ale jest strasznie zimno i jak się pomyśli, że trzeba wychodzić na korytarz do zimnego kibelka, to po prostu się nie chce. Zdjęcia tego lejka i butelek Państwo też zobaczą i toalety górskiej w Twojej książce. Zresztą ta butelka czasami może być wielofunkcyjna, bo też jest termoforem, jeżeli jest potem odpowiednio oczywiście zamknięta, ale też grzeje w środku. Natomiast Monika, skoro jesteśmy przy kobietach, no to kobieca fizjologia to jest również okres, menstruacja. I zastanawiam się, czy farmakologicznie to przesuwasz, bo to jest też coś, co wielu kobiet po prostu fizycznie bardzo mocno osłabia. Mówiłyśmy o tej utracie żelaza. Więc jak ty sobie z tym radzisz? Bo myślę, że jeżeli o to chodzi, no to naprawdę kobiety w górach mają znacznie trudniej. Znam wiele kobiet, które nawet w codziennym takim bytowaniu mają tak ciężkie menstruacje, że nie są w stanie na przykład przez 3 dni pracować, więc nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji w górach. Więc jak sobie z tym radzisz? No, to znaczy, no, jest to problem zarówno takiego komfortu higienicznego, bo oczywiście no, w obecnych czasach kiedyś ktoś tam mądry wymyślił chusteczki nawilżone, prawda, więc można się tam jakoś doprowadzić do ładu, ale główny problem jest taki, że no, wspomniałaś o środkach farmakologicznych. W przypadku gór wysokich one raczej odpadają. Nie wiem, czy są jakieś w tej chwili na rynku takie, które nie spowodują, nie ryzykuje się po nich zakrzepicy, ale ponieważ one są w większości prozakrzepowe, to zaleca się ich odstawienie. I tutaj rzeczywiście w przypadku właśnie jakiejś takiej terapii hormonalnej, to ja się z tym przyznaję, wspomagałam na rejsach żeglarskich, kiedy to też jest tam jakiś problem. Natomiast w górach tych najwyższych, no to raczej lekarze są zgodni, że nie powinno się korzystać z takich środków. No i finał jest taki, że kobiety rzeczywiście mają strasznie dużo problemów, dlatego że na okres w górach jest kompletnie nieprzewidywalny. Dziewczyna, która zazwyczaj prawda, ma tą wątpliwą przyjemność co 28 dni, to w górach to się kompletnie rozregulowuje. Druga rzecz, może się zdarzyć, że nie trwa wcale tam kilka dni, tylko na przykład przez 2 tygodnie. I tu jest jeszcze inny problem, nie tylko takiego komfortu psychicznego, higienicznego, ale też jest związane z wypłukiwaniem żelaza. Tak. No i te żelazo znowu się przekłada na tam czerwone krwinki, aklimatyzacja i tak dalej. Więc no ja miałam z tym na Lhotse problem o tyle, że nie wiem, czy to było przyczyną, czy jeszcze jakieś inne względy, ale w pewnym momencie wycięło mnie kompletnie, bardzo blisko obozu. Byłam w takim stanie, że
mózg pracował na normalnych obrotach i tam prawda, wszystko no, działałam jakoś tam, mózg pracował klarownie, ale ciało odmówiło mi kompletnie posłuszeństwa. I dopiero potem, jak już można powiedzieć, prawie że doczołgałam się do tego namiotu i się tam nafaszerowałam jakimiś suplementami, tam jakieś witaminy, jakieś mikroelementy, no to trochę odżyłam. Niewykluczone, bo tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że taka woda, którą wytapiamy ze śniegu, ona jest kompletnie jałowa i ona nie dość, że sama nam nie dostarcza żadnych minerałów, to jeszcze wypłukuje minerały, które mamy. Więc konieczne jest dodawanie do niej różnych właśnie suplementów po to, żeby ona miała jakąś tam, żeby tylko nie przelatywała przez organizm, tylko żeby jeszcze nam właśnie te jakieś mikroelementy dostarczyć. Więc być może, że tutaj zrobiłam błąd, że rzeczywiście tam na pewnym etapie nie dodałam nic, no ale w każdym razie no, takie sytuacje się tam czasami zdarzają, także nie ma jakiejś jednoznacznej recepty, co można polecić kobietom. No, większość z nas po prostu, nawet jeżeli mówimy, że znamy swój organizm, no, może być mocno w górach zaskoczona. No ale tego nie zmienimy, tak jest, no i no, trudno, trzeba po prostu jakoś tam z tym sobie radzić. No. To jest dla mnie też bardzo ważne, bo pokazuje, że faktycznie czasami takie wejście na szczyt od kobiety wymaga jeszcze większej determinacji, również ze względów fizycznych niż od mężczyzny. Monika, powoli zamykamy to nasze spotkanie. Tutaj liczy mi się, pokazuje godzinę 51, czyli tak jak Ola mówiła z wydawnictwa Bezdroża, no zamykamy się w 2 godzinach, jakoś krócej nam nie wychodzi, ale Monika też mówiła, że kiedy ty masz wykłady, to też sobie obiecuję, że się zmieścimy w godzinę, a też trochę się dłużej wszystko trwa, tak? No ja mam to nadzieję, powiedz, że słuchacze dotrwali, bo nie widzę, nie mam tutaj podglądu. Są Państwo i komentują, pozdrawiają Cię bardzo gorąco i też już optują za tym, żeby kolejne spotkanie było już w duecie z Twoim mężem. To na finał nam powiedz, jakie talizmany zabrałaś na lotce, a jakie pojadą z Tobą na K2? O, jaki pojadę na K2? No na lotce, znaczy tak, na każdej górze towarzyszy mi mój miś taki pluszowy, który właściwie też mam kilka odmian tego misia, no i tamte na różne wyjazdy zabieram zawsze jakiegoś. Natomiast takich ciekawych talizmanów, to tutaj taka biedronka, którą dostałam tuż przed atakiem szczytowym. Zeszłam sobie na rest, czyli na taką regenerację tamte wioski niżej, i jak wracałam, to spotkałam polskich trekkerów, których nie znałam wcześniej. I właśnie okazało się, że prawda, byli w bazie i nawet się tam dopytywali o mnie, ale ja akurat no, byłam poza bazą, no, ale w ostatniej miejscowości przed bazą na siebie wpadliśmy i dostałam od nich taką biedroneczkę, która była nawiązaniem zresztą właśnie do Jerzego Kukuczki. Z biedronką Kukuczki była związana taka sprawa, że kiedy Kukuczka wyjeżdżał na swoją wyprawę na Makalu, jedno z jego dzieci dało mu zabawkę, właśnie taką podobną biedronkę. No i później, kiedy Kukuczka wszedł na to Makalu, a wchodził sam, bez, no nikogo tam nie było, w dodatku jeszcze była fatalna pogoda, jak wrócił na dół, nikt mu nie wierzył, że on był na szczycie. No i uznano, że po prostu no, kłamie, że nie ma żadnego dowodu. To były czasy, kiedy nie robiło się zdjęcia, przynajmniej Kukuczka nie robił zdjęć, więc no, nie miał żadnego potwierdzenia, że był na szczycie. Ale okazało się, że zostawił tam biedronkę, właśnie tą biedronkę, którą dostał od swojego dziecka. No i później, rok później na to Makalu wszedł, nie pamiętam, czy Tajwańczyk, czy Południowo-Koreańczyk, no w każdym razie jakiś azjatycki wspinacz, który po zejściu ze szczytu powiedział, że widział na szczycie takiego dziwnego, nakrapianego żółwia. Nie wiedział, że co to biedronka, tylko że nakrapiany żółw. No i w ten sposób świat uwierzył Kukuczce, że on jednak na tym szczycie był. Także dla Kukuczki to było ważne. A jak dostałam tą biedronkę, no to powiedziałam, że ją na szczyt zabiorę. Jeszcze tam świeci. Miałam też ze sobą między innymi
Taki amulet od Madzi, której pomagałam, z którą mam kontakt przez hospicjum dziecięce, a to jest taka chora dziewczynka, chora od urodzenia. I Madzia, prawda jest taka, że ona akurat nie chodzi, nie mówi, ma tam żywienie dojelitowe, ma mnóstwo różnych chorób, ale zbiera aniołki, właściwie to jej rodzice zbierają dla niej. No i dostałam przed poprzednią już wyprawą takiego malutkiego aniołka. Teraz go akurat ze sobą nie mam, ale właśnie miałam go i na Manastru, i na Loksy, i na K2 też pojedzie. A na K2 zabiorę i tutaj wstępnie na razie pokazuję, bo jeszcze pewnie trochę więcej mi tych amuletów przybędzie. Nie będę teraz opowiadała historii, bo to już się znajdzie w kolejnej książce, ale tu mam takiego żółwika, który pojedzie na K2, a tutaj taką świnkę. Natomiast do bazy, na szczyt, no to za ciężka pamiątka, dostałam teraz na święta wielkanocne własnoręcznie, znaczy jedna z pań, Ela Lazari może ogląda teraz ten czat, przysłała mi takiego słonika, który własnoręcznie zrobiła jej koleżanka. No i obiecałam, że ja słonika, jeszcze tutaj ma napisane K2, proszę, zabiorę ze sobą do bazy. Na szczyt słonik ze mną nie pójdzie, bo szczerze mówiąc jest za ciężki, bo tam już na dużych wysokościach to się liczy każdy gram, ale do bazy akurat nie ma problemu, żeby trafił, także będzie ze mną w bazie. No, ja jestem przywiązana do takich właśnie pamiątek od serca, a i zawsze zabieram flagę, na której mam wypisane osoby, które mi pomogły przy wyprawie i zawsze też organizuję taką akcję, to się mówi w akcję pocztówka, no w każdym razie osobom, które mi tam pomagały, jakąś tam cegiełkę też tam dorzuciły, to wypisuję je na fladze, dostają też ode mnie pocztówkę wysłaną właśnie z wyprawy i potem tę flagę zabieram ze sobą na szczyt. A jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć. Zawsze zabieram pieczątkę wyprawy. Robię pieczątki na każdą wyprawę jest inna pieczątka, ta jest akurat, dotyczy Lhotse. I przed wejściem na atak szczytowy, znaczy pieczątkę zabieram do bazy, ale przed wejściem na atak szczytowy ją rozmontowywuję, bo ona sama w sobie jest dosyć ciężka i zabieram tę część do odbijania. I ta część, jeżeli wejdę na szczyt, no to jest na szczycie, a jak nie wejdę na szczyt, no to jest do najwyższej wysokości, gdzie dojdę. I później niektórzy mają szczęście, żeby mieć tą pieczątkę wbitą do książek, które podpisują, także jak na jakichś spotkaniach autorskich jestem, no to te pieczątki mam z różnych wypraw i można sobie nimi coś tam podstemplować. Mam z Everestu, z Korony Ziemi. No. To Monika, życzę nam wszystkim, żebyśmy się mogli z Tobą spotkać jak najszybciej podczas spotkań autorskich. Tym samym życzę nam wszystkim, żeby ta pandemia jak najszybciej się już zakończyła. Za Ciebie trzymamy bardzo mocno kciuki. Kiedy pokazywałaś tego żółwika i tą świnkę malutkie, to myślę, że wielu z nas by się chciało zamienić, żeby z Tobą też wyruszyć na to K2, żeby się nagle zamienić w taką drobnostkę, żebyś nas zabrała do plecaka. Zachęcam Państwa, żeby zajrzeć na fanpage Moniki. Monika powiedziała tutaj między słowami, że jeszcze kompletuje budżet na K2, więc jeżeli ktoś by chciał pomóc w spełnieniu czyichś marzeń, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Więc proszę zaglądać. Monika, trzymamy za Ciebie bardzo mocno kciuki. Dziękuję Ci dzisiaj za spotkanie. Powiem tylko, że nasze 2 godziny rozmowy może poruszyły 100 zagadnień, o których pisze Monika w książce. Lhotse, lodowa siostra Everestu. Polecamy. A ja, Monika, Ci pięknie dziękuję za spotkanie i Państwu za to, że byliście razem z nami. Ja też chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy tutaj spędzili ten czas z nami, także nie mam tutaj właśnie wglądu, czy kogoś znam, czy nie, ale pozdrawiam wszystkich, nie ma znaczenia, czy znam, czy nie, także bardzo dziękuję za kibicowanie na Lhotse, bardzo dziękuję za już awansem tym, którzy będą mi kibicowali, jak będę na K2, ale też bardzo chciałam Tobie, Weronika, podziękować za prowadzenie tego spotkania, zwłaszcza, że widzę, że się bardzo solidnie przygotowałaś i rzeczywiście przeczytałaś książkę, także bardzo Ci za to dziękuję i dziękuję niewidocznej tutaj Oli, która wrzuca nam te zdjęcia i która też była inicjatorką tego spotkania, także dziewczyny, ogromne dzięki. No i życzę nam wszystkim, żebyśmy się jak najszybciej mogli już rzeczywiście spotkać nie tylko online, ale po prostu na normalnych spotkaniach.
Dziękujemy bardzo, dobranoc.